Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Minęła godzina 19 i to minęła już chwilę temu. Trochę się spóźniliśmy, ale już jesteśmy z wami. Natomiast niestety jeszcze nie w pełnym składzie. Miejmy nadzieję, że Robert Łabęcki do nas dotrze niebawem. Niebawem się pojawi na antenie Radia N. Witam Patryka Faliszewskiego, z którym dziś będziemy prowadzić tę audycję. Witaj, Patryku. Witam bardzo serdecznie. Dziś sobie porozmawiamy o nadawaniu w radiu internetowym, bo nas ludzie pytają od czasu do czasu, jak to się właściwie robi, jak to wszystko wygląda, czym tak naprawdę radio internetowe różni się od radia tradycyjnego i że oni także by chcieli sobie ponadawać. No i dziś między innymi właśnie o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, jak w najprostszy sposób, nie wydając wielkich środków na sprzęt, bo wiadomo, no, taka idealna sytuacja to jest wtedy, kiedy mamy fajne studio, kiedy mamy trochę tego sprzętu, ale wiadomo, jeżeli ktoś chce nadawać tak po prostu hobbystycznie, poprowadzić jakąś audycję, no to może również to zrobić i będziemy o tym w dzisiejszej audycji mówić. I postaramy się też powiedzieć, żeby to jakoś nadawanie, żeby to nasze nadawanie jakoś brzmiało, żeby to nie było tak jak w niektórych radiach internetowych się czasem słucha i po prostu człowiek nie wie co o tym powiedzieć, traci po prostu kontrolę zupełnie, bo... Ale to może potem w dalszej części audycji do tego dojdziemy, co wpływa na jakość naszego przekazu, od czego to może zależeć i w ogóle. Oczywiście jesteśmy także otwarci na wasze pytania. Dziś również jesteśmy na Twitterze. Tyflo Podcast to jest nasz login. Właśnie tam można pisać. Za moment uruchomimy także Skype'a i nasz telefon antenowy, ale zanim to pozwólcie nam trochę się poprodukować, bo znając życie to zasypiecie nas pytaniami różnymi i później no... Może nawet podstaw nie zdążymy omówić. Ale właśnie, zaczynając od podstaw, Patryku, to jak to wygląda z tym radiem internetowym? Co my właściwie musimy mieć, jeżeli chcemy postawić własną radiostację, albo na przykład jeżeli chcemy nadawać w jakiejś internetowej radiostacji? No, przede wszystkim dla radia internetowego potrzebny jest jakiś serwer. Serwer, czyli miejsce, najczęściej na zdalnym komputerze. Najczęściej to jest jeszcze na serwer w serwerze, czyli ktoś może mieć serwer dedykowany, na którym stoi strona, na którym są jeszcze inne usługi typu mail. Jedną z takich usług jest kolejny serwer, czyli właśnie miejsce, które umożliwi nam transmisję tego sygnału, umożliwi nam rozsyłanie tego sygnału do innych ludzi, do innych komputerów, do innych po prostu słuchaczy, można powiedzieć. Czyli tak naprawdę serwer to jest jakaś aplikacja, którą mamy gdzieś tam zainstalowaną na zdalnym komputerze i mamy trochę tych różnego rodzaju serwerów. I teraz najbardziej popularne serwery to jakie to są? Z czym się najczęściej spotykamy? Najbardziej popularnym serwerem niewątpliwie to jest Shoutcast. Shoutcast to jest serwer, który ma już trochę tradycji. On już w zasadzie chodziły nawet pogłoski, że on nie jest rozwijany. Jest to nieprawda z racji tego, że ostatnio nawet wyszedł Shoutcast 2, oferujący dość takie funkcje... funkcje dość rozległe, które oferował wcześniejszy serwer Icecast, serwer open source darmowy, ale o nim za chwileczkę. Shoutcast jest najprostszym serwerem, który może tak naprawdę tylko przyjmować od nas sygnał i go rozdawać innym słuchaczom. Nie ma zbytnich ani opcji zarządzania, ani tak naprawdę wielu tych kodeków. W serwerze Shoutcast przede wszystkim wadą tego serwera jest to, że może być prowadzona jedna emisja, jeden strumień na jednym porcie, na jednym serwerze.
Czyli jeżeli chcemy nadawać w większej ilości jakości, no to musimy niestety zaopatrzyć się w ileś tych serwerów. Dokładnie. I to wiąże się z tym, no, że zużywamy więcej zasobów takiego serwera, tak na dobrą sprawę, czyli tej maszyny fizycznej. Komputera, no. Tak. Zgadza się. Natomiast... No, proszę bardzo, mamy serwer Shoutcast, to jeszcze, skoro już tak mówimy o serwerach, o klientach powiemy za moment, to jeszcze powiedzmy o innych. Wspomniałeś o serwerze Icecast, to jest serwer darmowy, z którego można korzystać. No i właśnie, czym on się różni, jakie są jego plusy nad Shoutcastem? Tak, tutaj nawet zwierzęta chcą brać udział w naszej Ale audycji, to nie Wigilia, nie więc... więc chyba niewiele z tego zrozumiecie, co one tam do nas mówią. Serwer Icecast jest serwerem darmowym, ale przede wszystkim jest serwerem open source. Czyli to jest serwer o otwartym kodzie źródłowym. Tak naprawdę każdy, kto ma Linuxa, kto ma system operacyjny, prawda, konsolowy najczęściej, no czyli właśnie Linuxa, no, zapętliłem się troszkę, i wie coś o tym radiu, może sobie taki, i wie coś o Linuxie przede wszystkim, może sobie taki serwer skompilować i wprowadzić własne modyfikacje do niego, to jest otwarty kod źródłowy. To jest pierwsza podstawowa różnica. Druga różnica, myślę, że też dość znacząca, to jest to, iż serwer ten korzysta z kodeków ze stajni OGG. Czyli to jest OGG Vorbis, najczęściej mylnie nazywany OGG. To jest OGG Flats, kodek bezstratny, i to jest OGG Spix, który też jest kodekiem stricte domowy. Niektóre programy do komunikacji, takie jak na przykład Ventrilo czy nawet TeamTalk, używały i używają w sumie do dziś kodeka Spix jako swój docelowy, gdyż ma on niskie opóźnienie. Natomiast to jest średnio raczej przydatne w radiu internetowym. Kolejna istotna cecha to tak zwane mount pointy, punkty montowania. To umożliwia nam na jednym porcie, na przykład przykładowe radio.pl 2.80 lub 8000, zamontować po ukośniku / nasze radio 64.mp3 / nasze radio 128.mp3, czyli tak prościej i bardziej do rzeczy. Kilka stacji lub kilka jakości tego samego programu może być nadawane jednocześnie przy wykorzystaniu tak naprawdę tej samej ilości mocy obliczeniowej, a jedynie przy większym wykorzystaniu, co logiczne, łącza, czyli jeden serwer, jeden port, dużo jakości i dużo stacji może taki serwer pomieścić. To jest chyba 65 tysięcy stacji z tego. Bo oczywiście, to skoro już wspominasz o wykorzystaniu łącza, to trzeba powiedzieć jedną istotną rzecz. Oczywiście każdy, kto ma coś, co nazywa się publicznym adresem IP, jest w stanie postawić swój własny serwer na własnym domowym komputerze. Natomiast jest... Nawet na Windowsie, dokładnie. Dokładnie, no bo są wersje Icecasta czy Shoutcasta. Shoutcast też jest nawet dwa. Tak, jest tak, na oczywiście, że są. Natomiast trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Zazwyczaj łącza, którymi dysponujemy, to są łącza asymetryczne. Więc co za tym idzie, mamy dosyć dużą prędkość pobierania, natomiast relatywnie małą prędkość wysyłania. A niestety... Średnio od 8 do 10 razy. Dokładnie. Tak zazwyczaj w Polsce. A niestety, kiedy nadajemy w radiu internetowym, to istotny jest ten upload, czyli istotna jest wysyłka. Dajmy na to, teraz taką optymalną jakością w przypadku kodeka MP3 mono, no to powiedzmy, że byłoby 64 kilobity na sekundę. Myślę, że się ze mną zgodzisz, to wystarczy w mono. Dokładnie, przy zachowaniu 44100, czyli przy zachowaniu Hi-Fi, spokojnie to wystarczy. A jeśli ktoś korzysta z alternatywnych klientów do nadawania, ale to może potem... To może na razie skupmy się na tych jakościach. Wyciągnąć. Może na razie skupmy się na tych jakościach, żeby się nie rozmieniać na drobne. Więc jeżeli mamy na przykład prędkość wysyłania 640 i nadajemy w prędkości 64, tak zwanym bitrate, to możemy przy dobrych wiatrach obsłużyć 10 słuchaczy. Ale to stawiając jest stan swój idealny. Serwer, bo... Tak, stawiając własny serwer na własnym łączu. Ale to jest stan idealny, bo pamiętajcie. Co innego jest, kiedy nadajemy u kogoś w stacji, ale to myślę, że do tego dojdziemy za chwilkę. Oczywiście, że tak. Bo tu się inaczej to liczy. Dokładnie. Pamiętajcie, że takie łącze wysyłkowe, nasze, prywatne, domowe, to nie jest łącze, które ma zagwarantowane te parametry.
metry. Więc my mamy te 640 kilobitów na sekundę na wysyłce, natomiast prawda jest taka, że możemy mieć te 640, a możemy w pewnym momencie mieć na przykład 512. No i niestety naszym słuchaczom może zacząć się to zacinać, tym dwóm ostatnim na przykład. Może się zacząć to zacinać, może zacząć... Nie, wtedy się będzie zacinać wszystkim, przynajmniej z własnego doświadczenia. Wiem, że wtedy się będzie zacinać wszystkim. Aha. Słuchaczom no to... i to naprawdę nie będzie... To nie będzie efekt. Przyjemne. Dlatego lepiej zaopatrzyć się w jakiś serwer, gdzieś u jakiegoś dostawcy serwerów Shoutcast bądź Icecast. Oczywiście mamy także do dyspozycji inne serwery, ale to są rzeczy dosyć drogie i szczerze mówiąc mało popularne. Mamy coś takiego na przykład jak Windows Media w Polsce. No, polskie radio w tym nadaje. Polsce wykorzystywany często przez duże sieci, tak jak RMF, jak polskie radio. Bo to nie jest serwer prosty. Z dokładnie. Tego, co widziałem kiedyś z własnego tam, z własnych jakichś tam testów, WM nie jest serwerem prostym. I to mogę powiedzieć od razu, tak samo jak ten serwer, zaraz sobie przypomnę nazwę Helix, od na przykład. Real Audio, Helix. Twórców Real Playera. Na przykład o, jest właśnie, jeszcze. Helix, no tak. Właśnie, i też jest ten format Real Audio. On umożliwia już teraz te nowe wersje tych serwerów, umożliwiają nadawanie w wielu formatach. To nie jest tak, jak było kiedyś, na przykład właśnie Helix. Pozwala korzystać chociażby ze strumieni AAC+ i różnego rodzaju na przykład odtwarzaczy fleszowych. To są różne protokoły, ale tak naprawdę dla domowego użytkownika to najbardziej takimi optymalnymi serwerami, i to nie takimi serwerami, które są złe, bo Shoutcast i Icecast to są serwery wykorzystywane przez nadawców różnych, niekiedy nadawców... I przez wiele... No właśnie. Wiele znaczących stacji. Właśnie, miałem przykładem o tym niech powiedzieć. Będzie chociażby Tuba FM, kanały wszelakie sieci Tuba FM, czyli spółki Agora, czyli Tok FM, Roxy FM i tak dalej, jeśli na pewno znamy. A to jest w ogóle, inna sprawa, bo tu wspomniałeś o ciekawym projekcie, który jest utrzymywany przez sieć Pionier, która udostępnia serwery różnym nadawcom. No z reguły to są nadawcy komercyjni. Są też niektóre regionalne stacje na tych serwerach nadają. Właśnie z wykorzystaniem technologii OGG i serwerów Icecast. Także... Dokładnie. No, także można sobie wtedy posłuchać, jak to brzmi. No i co można jeszcze powiedzieć a propos? Powiedzieliśmy o tym, że stawianie serwera na własnym łączu to średnio ma sens, ale... Co w przypadku takim, kiedy no, albo nadajemy u kogoś w radiu, albo wykupujemy sobie własny serwer, wtedy no, już nie musimy mieć takiego silnego łącza, wystarczy nam łącze zdecydowanie mniejsze. A jakie? Mniejsze. Łącze wystarczy nam, myślę, tu też kluczową rolę odgrywa jakość, ten tak zwany bitrate. Gdyż no, jeśli chcemy nadawać w jakości 64 kilobity na sekundę mono, 64 kilobity, a najlepiej 96 lub 128 kilobitów łącza nam wystarczy, spokojnie. Tak, bo jak wiemy, wszyscy parametry łącza nie są idealne. Jeśli umowa przewiduje 64 kilobity parametry łącza wysył, na 99% taki ten wysył nie będzie. I to też będzie się wiązało z trochę innego typu, aczkolwiek też przeszkodami, też buforowaniem, też przerywaniami i też cięciem się. Dlatego myślę, że jaka jakość... Takie plus minus 50, plus 50 kilobitów łącze powinniśmy mieć, uważam. Czyli dla 128 kilobitów 256 powinno wystarczyć, 192 no tak, niech sobie będzie, a 128 naprawdę zależy od dostawcy internetu. Wspomniałeś już o tym, jak to wygląda z nadawaniem, jak to wygląda z tak zwanym bitrate'em, czyli objętością tego naszego strumienia, który wysyłamy do serwera, to teraz myślę, że warto jeszcze w tym wejściu powiedzieć co nieco na temat kodeków. Powiedziałeś, że tak, Shoutcast... to jest temat rzeka. No, to jest temat rzeka. Kodeki to jest temat rzeka. O tym można mówić, a szczególnie jeśli ktoś się tym mniej lub bardziej interesuje, to można mówić długo. I każdy tak naprawdę ma swoją koncepcję na wykorzystanie danego kodeka w danym radiu. Najpopularniejszy serwer jest serwerem... To jest serwer Shoutcast. Myślę, że Shoutcast, się ze mną zgodzisz. Shoutcast. No i tak, właśnie. Tak. Czego no, możemy nawet użyć? Bezapelacyjnie. W Shoutcastie możemy użyć kodeka MP3, który jest kodekiem wszechobecnym wręcz i tak naprawdę
wielu ludzi mówi, a ściągłem sobie piosenkę na telefon, mówiąc tak bardzo niepoprawnie. Tą piosenkę mają najczęściej w MP3. I MP3 jest formatem, którego się chyba tak szybko nie pozbędziemy. To jest format niemiecki, wyprodukowany przez Fraunhofer Institut w Niemczech. Jest to format, w którym nadaje najwięcej stacji. I w tym formacie niskie bitrate'y, niskie przepływności bitowe. Na niskie przepływności możemy sobie pozwolić co najwyżej w mono. To nie jest format stworzony do niskich bitrate'ów ze względu na dzwoniące, na takie bulgoczące, specyficzne artefakty, które dodają się do dźwięku i które... Jeśli chcemy zadbać o słuchacza, jeśli chcemy ich mieć wielu, słuchaczy takich, którzy coś poniekąd wiedzą o tym radiu, jest to jedna z tych, na którą patrzy się przy słuchaniu radia. Jaki jest stream? W jakiej jakości nadaje nasz strumień? Tylko MP3 jeszcze jedna rzecz, Patryku, bo ty mówisz tu o jakości, że MP3 nie jest przystosowane do niskich jakości, ale pamiętaj, że inna jakość jest wtedy optymalną jakością, kiedy nadajemy muzykę, a mniejsze jakości będą... Może nie jakieś super świetne, ale wystarczające, z dobrze skonfigurowanym kodekiem, w momencie takim, kiedy transmitujemy tylko i wyłącznie głos. No tak, chociaż w ogóle do głosu polecałbym użycie trybu mono, gdzie wtedy o połowę możemy zmniejszyć przepływność. I tak 64 kilobity mono będzie się mniej więcej równało 128 kilobitom strumienia stereo. Bo w MP3 jest mało zastosowanych różnych ulepszeń, które powodują zmniejszenie tej różnicy, więc tam... No tam po prostu, jeśli mono, to dwa razy mniej kilobitów równa się temu samemu, co w stereo, poniekąd. Więc 64 kilobity mono spokojnie starczą do mowy lub do muzyki, jeśli nie chcemy mieć stereo. Natomiast jeśli chcemy mieć ładną jakość, fajną jakość i transmitować muzykę, co też czasami jest, zależy jaką muzykę, bo poezja śpiewana na przykład nawet w 112, w 128 będzie już jakoś tam słyszana. A z muzyką metal mogą być problemy w 128 kilobitach. No i z muzyką klasyczną. Tam jest dużo... z muzyką klasyczną i z muzyką jazz, to już zupełnie. Muzyka klasyczna i muzyka jazz to są w ogóle gatunki, w których jednak dużo się stawia na całe spektrum dźwięku, całe widmo dźwięku, bo bez tego ta muzyka nie jest pełna. Dynamika w MP3 jest troszeczkę ograniczana, ale tu się widzę, wdajemy w szczegóły troszeczkę. No właśnie. Więc... Więc jaka optymalna jakość będzie dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę? 128 MP3 stereo? Myślę, że spokojnie. Jeśli serwer... bo to też trzeba powiedzieć, że dostawcy hostingowi Shoutcast wielokrotnie limitują jakość, w której maksymalnie możemy aplikacją kliencką nadawać. Zazwyczaj po prostu wykupujemy też... sobie ilość tak zwanych slotów, czyli możliwość słuchania nas przez jednocześnie przez określoną ilość osób w jakiejś konkretnej jakości. Więc mamy na przykład, wykupujemy sobie 20 slotów w jakości 128, no i tylko te 20 osób może nas słuchać. I zazwyczaj, kiedy nadamy w jakości wyższej, no to nasz serwer zostanie wyłączony. Wyłączony, oczywiście możemy sobie go w mniej lub bardziej dostępnym i mniej lub gorszym lub lepszym panelu zarządzania takim serwerem, jesteśmy sobie go w stanie oczywiście włączyć, taki serwer z powrotem, natomiast do następnego razu, kiedy nadamy strumień w za dużej jakości. Dokładnie. To jest ograniczenie oczywiście celowe, bo jak wszyscy wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. A bo taki administrator tych serwerów też... Bo taki administrator tych serwerów też ma jakieś konkretne łącze, no oczywiście większe od naszego łącza domowego, no ale także za te łącze musi płacić. Więc jemu zależy na tym, żeby mieć jak największą ilość klientów, którzy no będą nadawać w jak najmniejszych jakościach. No i właśnie, skoro mowa o mniejszych jakościach, to jeżeli jesteśmy jeszcze przy... Shoutcaście, to kodekach trzeba powiedzieć kodekach, o tak, AAC to... Plus i AAC. Tak, AAC Plus jest formatem, który w założeniu miał konkurować z MP3, w co troszeczkę nie wierzę, gdyż producenci tego formatu, firma Orban, swoją drogą autor osobnej, własnej aplikacji klienckiej do nadawania w radiu, ale o tym troszkę później. Firma Orban, twórca tego formatu, zarzekała się, iż ten format gwarantuje jakość płyty CD w
64 kilobitach na sekundę. Szłoby się kłócić. Dokładnie. I idzie się kłócić. I jeśli ktoś cokolwiek więcej troszkę wie o radiu, też się, myślę, będzie o tym, będzie z tym kłócił, bo format AAC+ jest formatem dobrym. Jest formatem bardzo dobrym, nawet bym powiedział. Natomiast w przypadku, kiedy chcemy nadawać w naprawdę niskich jakościach, jakościach rzędu 20 kilobitów, 24, to już częściej spotykana jakość, 32, 40 czy nawet 48, chociaż i strumienie 64, a nawet przy większej fantazji autora strumienia to i strumienie 128 się zdarza. No ja widziałem największy strumień 96 AAC+, w takiej jakości. Natomiast prawda jest taka, że powyżej 64 kilobitów na sekundę stosowanie nie ma sensu tego formatu. Jeżeli chcemy nadawać dla użytkowników mobilnych, którzy mają bardzo słabej jakości łącza, bo to na przykład z wykorzystaniem telefonów komórkowych, to wtedy jest... technologii Edge, bo nawet po 3G, po UMTS-ie to już nawet idzie, ale po wykorzystaniu technologii Edge, która jest jednak mało odporna na te błędy wszystkie, a która nie oferuje nam wielkiej prędkości transmisji danych. Format AAC+ jest tutaj... zaryzykuję stwierdzenie, że nawet doskonały w zasadzie. Tym bardziej, że wielu ludzi nie zwraca, słuchając mobilnie, nie zwraca uwagi na jakość, nie zwraca uwagi na to, jak to gra. Dokładnie, więc... Stąd też powstają platformy, które udostępniają tylko strumienie WAC i tylko strumienie na mobilne. I potem są aplikacje do tego na Symbiana na iOS, czyli na Symbiana na iPhone'a i na Androida, które umożliwiają stacji słuchanie tylko w AAC+. W jakościach właśnie poręcznych, małych i stricte mobilnych. I przyjaznych tym urządzeniom. Natomiast jeżeli nastawiamy się na to, że raczej będziemy nadawać do osób, które nie przemieszczają się zbytnio, a lubią sobie posłuchać muzyki we względnie dobrej jakości, to lepiej zastosować jednak format MP3. MP3, szczególnie kiedy używamy serwera Shoutcast. Bo jeżeli używamy serwera Icecast, no to warto powiedzieć o formacie OGG. Tak, warto powiedzieć o formacie OGG. To jest format w zasadzie OGG Vorbis prawidłowo. O, tutaj zawsze zwracam na to uwagę, bo OGG to jest kilka kodeków. Okej, OGG Vorbis. Najczęściej spotkanym kodekiem jest OGG Vorbis, tak. To jest kodek, w którym pliki mają rozszerzenie .ogg. To też strumienie montowane pod serwer Icecast, bo jak już wcześniej mówiłem, tam wymagane jest zamontowanie danego strumienia. I tak na przykład można sobie zrobić przykładoweradio.com/mojastacja.ogg. Pod takim strumieniem ludzie mogą naszego radia słuchać. I teraz strumień OGG, w zasadzie format OGG, charakteryzuje się tym, iż najlepiej tak naprawdę sprawdza się w zakresie 128 kilobitów do 48 kilobitów i tu rzecz ciekawa, w stereo. Mniej więcej 40 kilobitów mono równa się temu, co usłyszymy w 48 kilobitach stereo. Tutaj algorytmy dość specjalistyczne są zastosowane, które naprawdę siódme poty wyciągają z tego dźwięku i z tych informacji wysyłanych z tych 40 paru tysięcy bitów, które tam idą. Siódme poty ten format wyciąga z tego, żeby przekazać jak najlepszej jakości dźwięk, która oczywiście specyficzne cechy charakterystyczne ma. I wprawne ucho od razu mi powie, że to jest OGG. Ok. Natomiast to jest format, który nie zajmuje dużo łącza, nie wymaga dużo łącza od klienta, żeby nadawać, bo chociażby 64 kilobity już są całkiem przyzwoite. Natomiast jedna rzecz, o której... A słucha się tego przyjemnie. O której trzeba powiedzieć, nie wymaga dużego łącza, natomiast dobrze byłoby, żeby to łącze było stabilne. Było stabilne. Bo w przypadku OGG, ja teraz do końca nie wiem, może ty, Patryku, wiesz więcej na temat tego, czy to dużo zależy od konfiguracji Icecasta, że na przykład jeżeli mamy jakiś problem na łączu, to nasza transmisja zostanie zerwana. To jest kluczowa cecha, jeśli chodzi o konfigurację Icecasta, bo wrócę tu na chwilę do serwera Shoutcast. Serwer Shoutcast robi sztuczne opóźnienie tak zwane. To jest około 20-30 sekund od strumienia faktycznie nadanego do tego, co słuchacz nowo podłączony do radia jest w stanie usłyszeć. To ma zapobiec różnym niestabilnościom na łączu. Natomiast program Winamp
robi sobie od tego bufora jeszcze bufor i tak naprawdę nie pobiera sobie całego tego bufora, czyli 30 sekund, tylko pobiera sobie tam sekundę najbliższą, która jest mu potrzebna. Więc jak na łącze wysiada, to tak naprawdę my tego nie czujemy, że... Że jest że problem. Ten bufor jest, bo łącza się... Właśnie nie czujemy, że ten bufor jest, bo tak naprawdę i tak nam tnie, i tak nam tnie. Ale na przykład niektóre klienty odtwarzania, niektóre odtwarzacze typu Windows Media Player, typu Real Player chociażby, pobierają ten bufor 30-sekundowy z góry, przez co umożliwiają poniekąd wędrówkę w przód po tym strumieniu, z ryzykiem właśnie takim, że nam ten bufor się wyczerpie w pewnym momencie i nam to przerwie. Tak na przykład robi znane przez wielu niewidomych Klango. Przewijanie w Klango strumienia strzałkami lewo-prawo tak naprawdę właśnie ingeruje w ten bufor i jego zmienia, jego zmniejsza po nim, tak naprawdę się poruszamy. W serwerze Icecast sprawa jest troszkę utrudniona, bo tego bufora jest mniej. Tego bufora w zasadzie nie ma, to jest jakaś sekunda. Więc jak nawet komuś, kto nadaje, kilka pakietów nie dojdzie, bo on ma łącze niestabilne delikatnie, to nie przeskoczy jak porysowana płyta, tylko wszystkim słuchaczom się delikatnie przerwie. Równo tak samo może być też, jeśli nawet nadający ma bardzo stabilne łącze, bo jest to serwer dedykowany, jest to Linux, ale my mamy problem na łączu, bo jest to łącze pokroju łącza mobilnego na przykład, które idzie bezprzewodowo. Że na przykład DTS-y, nadajemy sobie gdzieś z pleneru, albo bazowe. Chociażby, albo właśnie z pleneru gdzieś sobie byśmy chcieli ponadawać. Albo chociażby bezprzewodowa sieć osobista, czyli Wi-Fi średnio skonfigurowane lub daleko od punktu dostępu. Też może powodować ale Patryku, takie właśnie przerwy w serwerze. Tak, Icecast. Ale czy ja się mylę, czy można to niwelować odpowiednio konfigurując Icecasta, zwiększając to mu jest ten kluczowy. To jest kluczowy parametr. Tam jest po pierwsze możliwość zwiększenia bufora tego, po drugie tolerancja, ile jakby dany strumień może czekać na trudności w połączeniu. Jeśli nam się na przykład nagle internet rozłączy, Icecast przez czas X, gdzie X jest oczywiście konfigurowalny, czeka na nas i gwarantuje nam zawsze ten sam jakby slot, ten sam strumień. Jeśli by to ta usterka była chwilowa na przykład. No bo jeżeli przekroczy ten to czas, no to wiadomo, będzie to... To rozłącza i strumień jest jakby do dyspozycji kogoś innego, dokładnie. Tak. Natomiast to jest wszystko konfigurowalne. Domyślne konfiguracje, domyślne ustawienia Icecasta nie są zbyt najlepsze. Optymalne. Tam trzeba po prostu poczytać tak. sobie manual, poczytać sobie instrukcje obsługi i się z tym zapoznać. Przecież najlepiej odsyłam tutaj do strony producenta, xipch.org, tam trzeba by znaleźć link Icecast, tak będzie najszybciej, najwygodniej w sumie. I tam w sekcji dokumentacji jest pełny opis parametrów konfiguracji tak naprawdę, bo to co dostajemy z serwerem, przynajmniej na Windowsa, jest to 5 czy 6 podstawowych opcji typu punkty montowania statyczne, stałe hasło do nadawania do naszego serwera i tam jeszcze kilka mniej lub bardziej ważnych opcji. Ale cały plik konfiguracyjny może mieć tych opcji około 150. To jest trochę dużo i z tym warto by się zaznajomić, ale nie jest to tak wprost podane w konfigu przykładowym. Trzeba sobie to poczytać, a tam naprawdę można ciekawe rzeczy robić. Między innymi można nawet zrobić coś takiego. Nie wiem, czy trzeba by użyć jakichś dodatkowych narzędzi, czy po prostu bezpośrednio z serwera. Można sobie na przykład zażyczyć, że nasi słuchacze będą musieli się zautoryzować, żeby mogli posłuchać naszego radia. No a tak, jeżeli ktoś można, ma jakąś fantazję, bez... to wiadomo, może nawet na tym sobie zarobić z wykorzystaniem właśnie Icecasta. Powiedzieliśmy o serwerach. Teraz myślę, że czas by powoli przejść do klientów. Ja odpalam naszego radiowego Skype'a w tym momencie. Tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net lub też oczywiście możecie do nas zadzwonić za pomocą zwykłego, tradycyjnego numeru telefonu 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Czekamy na wasze telefony. Możecie także do nas pisać na Twitterze login tyflopodcast. Czekamy. Teraz robimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i wracamy do was już za chwilę.
cały czas słuchacie Radia N, cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś rozmawiamy na temat nadawania w radiu internetowym. No i pojawił się drugi gość dzisiejszej audycji, Robert Łabęcki jest z nami. Witaj, Robercie. Witam. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Przepraszam jednocześnie za spóźnienie, ale niestety chochliki techniczne szaleją. Dzisiaj 13. audycja Tyflo Podcastu i chyba dlatego mam takiego pecha, tak mi się chyba wydaje. No ale to jest nadawanie, słuchajcie, w radiu na żywo. Tu nie da się, jeżeli jest problem techniczny, stwierdzić, a zrobimy to później, nagramy to kiedy indziej. To musi pójść o tej konkretnej godzinie, no, jak nie pójdzie, no to niestety jest problem. To trudno. To trudno, no dokładnie. Mówiliśmy o serwerach, to teraz czas najwyższy, by powiedzieć nieco o drugiej części tego naszego zestawu nadawczego, czyli o wyposażeniu użytkownika. Z czego nadawać? I tu znowu zahaczamy tak naprawdę o temat rzekę. To jest znowu temat rzeka, w którym tak naprawdę można wiele powiedzieć. Bo ilu ludzi, tyle rozwiązań. Poza tym każdy serwer wymaga poniekąd czego innego. Oczywiście są też klienty uniwersalne, o których może potem. Jeśli wspomnieliśmy już wcześniej o serwerze Shoutcast, twórcy serwera Shoutcast no pomyśleli o ludziach też nadających, więc napisali drugą stronę oprogramowania, czyli klienta. Klient serwera Shoutcast jest w postaci wtyczki do Winampa, do popularnego odtwarzacza multimediów Winamp. Wtyczki DSP, czyli wtyczki cyfrowego przetwarzania dźwięku, to się tak ładnie nazywa, Digital Sound Processing. To jest wtyczka, która umie tak naprawdę bardzo niewiele w porównaniu do niektórych klientów nadawania, gdyż umie przekazywać strumień albo bezpośrednio z Winampa, to jest z naszego programu, z którego gramy, a z którego wiele ludzi w wielu radiach na pewno zaczynało lub i zaczyna, a może i zacznie. Albo poprzestało też na tym, bywa i tak. Tak. Bywa, no bardzo często. Ale to jest rozwiązanie bardzo biedne z racji takiej, że nawet jeśli używamy wtyczek ulepszających do Winampa, robiących za nas na przykład płynne przejścia między piosenkami, tak naprawdę to nie będzie słyszalne na radiu internetowym. To nie będzie słyszalne w radiu internetowym, bo ta wtyczka przed podaniem sygnału na kartę dźwiękową transmituje ten sygnał do naszego serwera. Oczywiście mówimy tu w sytuacji o tej jednej możliwości, z której po prostu, tak, w której ta wtyczka transmituje dźwięk bezpośrednio z Winampa. Tak, i taka możliwość jest ustalona domyślnie. Jest też druga możliwość nadawania z tej samej wtyczki, z tego samego programu. Jest to nadawanie z karty dźwiękowej. Szczegół jest tylko jeden i informacja dla ludzi, którzy mają troszkę więcej, którzy mają na przykład dwie karty dźwiękowe już zainstalowane w swoim systemie, wtyczka może brać sygnał tylko z karty domyślnej. Więc trzeba sobie w systemie naszego tak zwanego ustawić mapowania dźwięku Microsoft. Właśnie. Nie da się wybrać karty z interfejsu wtyczki. I teraz, skoro już powiedzieliśmy, że jest to pierwsze rozwiązanie, nie od rzeczy będzie zapytać was o dostępność. O dostępność tego rozwiązania dla osób niewidomych. No bo w końcu tak naprawdę o to w tej audycji chodzi, żebyśmy podpowiedzieli naszym słuchaczom, jak mogą zacząć. Jak dostępnie nadawać. Właśnie, jak dostępnie nadawać. Czy skorzystanie z wtyczki DSP z Winampa to jest dobry pomysł, waszym zdaniem? No i niekoniecznie. Patrząc pod kątem dostępności i patrząc tylko i wyłącznie pod kątem dostępności, jest to jeden z pomysłów lepszych. A dlaczego? Bo tak naprawdę we wtyczce, bo wszystko jest w zasadzie zbudowane na kontrolkach Windowsowych, na standardowych kontrolkach, na polach kombi, na przyciskach i polach edycji do metadanych naszego strumienia. Niedostępne są zaś zakładki. Otóż jedna z zakładek, jedna z sekcji wtyczki dotycząca połączenia z naszym serwerem
Na jednej zakładce oferuje nam adres, port i hasło naszego serwera, dane podstawowe do zalogowania się, do rozpoczęcia nadawania. Zaś druga podzakładka, w którą należy kliknąć myszką, aby ją uaktywnić, więc nie jest ona tak aż dostępna. No trzeba jednak troszeczkę umieć się posługiwać myszką w swoim programie odczytu ekranu. Druga zakładka umożliwia wprowadzenie danych dotyczących naszej stacji, to jest kto gra, jaki ma numer gadu-gadu, bo to najczęściej się podaje w radiach internetowych w Polsce, jaka jest strona naszego radia, ewentualnie ustawienia dotyczące pokazywania tytułów. No ale tak naprawdę te pola służą troszeczkę do innych rzeczy, bo tam gadu-gadu to tak sobie przyjęli polscy nadawcy, no po prostu, a te pola to służą do... Dlatego też mówię o jakby polskich realiach, bo pola służą fakt do niekiedy innych informacji. Do podania fakt, na przykład... komunikacyjnych, no właśnie. Ale kto z nas używa AOL Instant Messengera na przykład? No już dzisiaj niewielu z nas. Ja akurat używam, ale no niewielu z nas używa. Więc po prostu... I tam jest jeszcze jedna istotna sprawa. W tej zakładce, o której mówicie, jest coś, co się nazywa genre. Czyli po prostu rodzaj muzyki. Gatunek, który gramy. Który gramy. I tu niestety spora część nadawców wykorzystuje ten gatunek do wpisywania jakichś zupełnie bzdurnych informacji. Na przykład kto gra. Co jest w ogóle pozbawione sensu, bo w tym momencie strzelamy sobie w stopę i nie jesteśmy uwzględniani prawidłowo w katalogu, bo pamiętajmy, że to, co wpiszemy w tej wtyczce, no to wydawać by się mogło, po co to, bo przecież to na stronie naszego radia no, często się w ogóle nie pojawia, albo na stronie radia, w którym gramy. Ale te dane są wysyłane do katalogu Shoutcast. I w tym katalogu jesteśmy widoczni pod określoną kategorią, pod określonym gatunkiem. A jak sobie wpiszemy jakiś, powiedzmy, nie wiem, DJ Mietek, no to raczej ciężko, żeby gatunek DJ Mietek gdzieś się pojawił. Ale jeszcze jedna rzecz. Oczywiście wtedy są wysyłane te dane, kiedy nadajemy publicznie. Dokładnie. Bo jeżeli nadajemy prywatnie, to nie jesteśmy widziani przez shoutcast.com. Tak. Co zresztą czasami się przydaje, ale czasami nie. Czasami się nie przydaje nadawanie prywatne, zdecydowanie. Natomiast kiedy zależy nam na słuchaczu, należy nadawać publicznie i warto jest nadawać publicznie, gdyż jeśli mamy prawidłowo uzupełnione te pola, a w polu gatunku mamy na przykład kilka słów kluczowych, jesteśmy w stanie być uwzględnieni w katalogu Shoutcast. Dość wysoko, nawet jeśli nasze radio składa się z nas samych. Tak czasami bywa, że radio jest pokazywane jako jedne z pierwszych na liście. Zapytam jeszcze o dostępność, bo ja pamiętam ze swoich bojów z wtyczką Shoutcast DSP, to, że nie zakończyły one się zbyt dużym powodzeniem, mianowicie z powodu takiego, że w momencie zaznaczenia tej wtyczki ona mi się gdzieś bez przerwy chowała. Chowała mi się gdzieś z interfejsu i nampa. Tak, to jest kwestia... No i właśnie, może coś o tym. To jest kwestia ważna i to jest kwestia, do której chciałem przejść troszeczkę później, aczkolwiek przejdę do niej teraz. Wtyczka Shoutcast chowa się dla wygody osób widzących w tak zwany pasek zadań. To jest w systemie mniej więcej między przyciskiem start a zegarkiem w Windowsie. Tak zwany zasobnik systemowy zazwyczaj to się chyba nazywa, jeżeli mówimy o tym samym. Nie, to jest pasek, uruchomionych aplikacji, ten, na którym widać wszystkie okna, które mamy otwarte w systemie Windows. No ja już nie pamiętam teraz, jak to dokładnie było, bo tyle lat nie korzystam z tego. Tam, kiedy klikniemy na ikonę naszego odtwarzacza, klikniemy na ikonę Winampa, pojawia się menu kontekstowe, w którym to mamy możliwość wybrania, czy chcemy wejść na okno Winampa, czy chcemy wejść na okno wtyczki Shoutcast Winamp. Natomiast nie jest to tak proste i wielokrotnie lepiej i naprawdę bardziej praktycznie jest nacisnąć dwa razy Ctrl-P, czyli przywołać okno preferencji, żeby je schować i żeby z powrotem je wywołać. Po czym jeszcze raz je schować, bo tak. To jest bardzo nieinteligentne, co teraz powiem, ale wtedy dopiero jest tak, mamy tak naprawdę przyzwoity widok z perspektywy programu odczytu ekranu. I wtedy myszką dojść do Nullsoft Shoutcast Source, czyli właśnie do tegoż klienta.
i kliknąć w ikonkę tego klienta myszą. Jeszcze ważna jedna... Ukaże nam się okno. Ukaże nam się to okno i możemy tam sobie korzystać. Przede wszystkim interesuje nas zakładka ostatnia, dobrze pamiętam? Ostatnia zakładka? Ostatnia zakładka to jest zakładka input, dotycząca metod, właśnie wyboru metody nadawania. I jeśli mamy wybraną metodę mikrofon, znaczy metodę sound card input, czyli z naszej karty dźwiękowej, domyślnej w systemie, mamy jedną dość przydatną rzecz, którą ciężko jest zrobić w innych klientach. I to jest chyba jedna z dość dużych zalet tego klienta, wtyczki Shoutcast, jeśli nie jedyna. Mianowicie mamy tutaj suwaczki dotyczące głośności muzyki. Głośności muzyki, kiedy mówimy, głośności mikrofonu i czasu wyciszenia, kiedy mówimy. Czasu wyciszenia, w jakim muzyka nam się ścisza, a mikrofon nam się podgłaśnia. Ja to może zademonstruję, bo to chodzi o coś takiego, o tak zwany długość fejdy. Talk over lub voice over, jak to ludzie różnie nazywają, w zależności czy Ameryka, czy Anglia, jak go zwał. Dokładnie, tak, chodzi o bo wyciszenie nasz typowe. Podkład, dajmy na to, teraz sobie mówimy i nasz podkład może się podnieść w ten sposób. Może się opuścić w ten sposób, a może się podnieść w ten sposób. I może się opuścić w ten sposób. Ja to robię w tym momencie za pomocą suwaka na stole mikserskim, natomiast w przypadku oprogramowania Shoutcast możemy sobie to konfigurować, ten skok jakby tego dźwięku. Tak, tak, tak. Jest to mało płynna regulacja, aczkolwiek czasem się przydaje i u niektórych osób warto ją stosować. Natomiast jeszcze... Powiedzmy szczerze, to wszystko jest tak toporne i siermiężne, że po prostu nadawanie z tym, no, jest możliwe, ale chyba bardziej dla no, nie wiem, może dla eksperymentów jakichś. Ja generalnie niekoniecznie polecam, bo już mówię dlaczego. Dlatego, że jak nadajemy, to chcemy wiedzieć, czy jesteśmy na serwerze, czy nie. Szczególnie jeśli chodzi o serwer Shoutcast. Dlaczego? Dlatego, że serwer Shoutcast jest taki ciekawy, że jak z powodu jakiejś niestabilności łącza nas po prostu, że tak powiem, wywali z internetu, przestaniemy nadawać, bo coś się stało, to może być jakieś mikro uszkodzenie i w tym momencie wchodzi nam tak zwany autopilot, bo generalnie część stacji internetowych ma tak zwane autopiloty. No i te autopiloty wchodzą i teraz my musimy znowu zrobić pewne rzeczy, żeby zacząć nadawać na tym serwerze. Inaczej jest w przypadku dobrze skonfigurowanego Icecasta, gdzie to jest, no gdzie, że tak powiem, DJ nie musi zwracać uwagi, czy na serwerze jest, czy nie, bo wtedy, kiedy będzie, to zawsze Icecast go włączy. To jest taka ciekawostka. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie tą wtyczkę DSP, tam nie jest łatwo sprawdzić i szybko, i za każdym razem, czy jesteśmy na serwerze, czy nie. A przypominam, że jeszcze mamy inne rzeczy, że tak powiem, troszeczkę do zrobienia w trakcie nadawania. Choćby jakieś przygotowanie jakiejś muzyki, powiedzenie czegokolwiek. Przygotowanie informacji wielokrotnie. Właśnie, różnych, prawda. No, mnóstwo innych rzeczy, a niekoniecznie sprawdzanie tego, czy jesteśmy na tym serwerze, czy nie. Dlatego więc ja nie polecam. Dokładnie. Ja nie polecam. I tu się z tobą zgodzę, Rolabie. Ja powiem inną jeszcze rzecz, o której nie powiedzieliście, a moim zdaniem jest bardzo istotna i jest tak naprawdę kluczowa, jeżeli chodzi o nadawanie za pomocą wtyczki DSP oraz za pomocą, no, jeszcze jednego narzędzia, o którym króciutko możemy powiedzieć za moment, bo jest alternatywą do tej ostatniej zakładki wtyczce DSP Shoutcasta. Mianowicie, jeżeli mamy tylko i wyłącznie jedną kartę dźwiękową i jesteśmy niewidomi, no to jest problem. To jest wesoło. Jeżeli jest nie mamy sprzętowego syntezatora mowy, co jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Niestety. Tutaj ukłon do twórców syntezatorów sprzętowych. Nie rezygnujcie, dlatego że może jednak ta radiofonia jakoś się rozwinie wśród osób niewidomych i
I syntezator sprzętowy to jest naprawdę świetna rzecz do prowadzenia radia internetowego. Ja tu mam taki czy syntezator. Czy jakiegokolwiek innego radia. No, czy jakiegokolwiek innego, jeżeli się gdzieś załapiemy. Tak, dokładnie. Ale syntezator sprzętowy to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz i ja polecam każdemu, jeżeli tylko może, a jeżeli jest zainteresowany nadawaniem w radiu internetowym, żeby zaopatrzył się w syntezator sprzętowy. Teraz ludzie się tego pozbywają. Co niestety nie jest takie proste. No właśnie, wiesz co, nie. Ludzie się tego pozbywają. Wystarczy poszukać, jest teraz taki owczy pęd za mową software'ową. Wszyscy chcą mieć ładne głosy, albo po prostu nie chcą ludzkie się bawić głosy. Tak z różnymi przejściówkami, więc korzystają z tych syntezatorów programowych. Ja często widziałem ogłoszenia, sprzedam taki, a taki syntezator. No, cóż, ja swojego bym nie sprzedał, no ale co kto lubi. Jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć w przypadku nadawania za pomocą wtyczki DSP i w ogóle za pomocą nadawania bezmikserowego z drobnymi wyjątkami. Za pomocą na przykład Shoutcasta pamiętajmy o tym, że musimy także odpowiednio skonfigurować naszą kartę dźwiękową. O, to już tak, jest... Tak, i tu jest klucz do szczęścia. To jest klucz do szczęścia i tak naprawdę o samych kartach dźwiękowych, tych prostych chociażby, w większości to jest Realtek HD Audio, to jest taki chipset teraz wielokrotnie spotykany. Ale nie tylko, zdarzają się też inne. Tu jest tak naprawdę klucz do szczęścia w naszym radiu, bo wielokrotnie spotkałem się z kartami, które nawet jeśli miały podstawowe ustawienia zachowane do nadawania, o których za chwileczkę powiem, bo powiem co powinniśmy zmienić w naszej karcie, aby nadawać prawidłowo, aby nadawać muzykę, a nie tylko nasz mikrofon, na przykład. Wielokrotnie w kartach typu Realtek, szczególnie tych nowszych, mimo że trochę się tym jednak bawiłem wielokrotnie na różnych dziwnych kartach, nie mogłem dojść do konsensusu z tą kartą, jeśli chodzi o kwestię tej ostatniej zakładki we wtyczce DSP, czyli jednocześnie ciszając muzykę, zgłaśnia mi się cichszy lub głośniejszy, jednakże aczkolwiek mikrofon. Dużą zagadką było, jak włączyć mikrofon, prawda, dla kogoś, kto chce powiedzieć w tym momencie, jednocześnie, żeby to było płynne z wyciszeniem muzyki. No to się stało chyba... Się po prostu nie da. A powiedz mi, czy taka sytuacja była na Windowsie XP również, czy miałeś te problemy tylko na tych wyższych systemach? Mówię o Windowsie XP. Bo kiedyś, już nie wspominam o siódemkach, gdzie każde urządzenie jest jedną instancją. Tak, tylko wiesz, chodzi o to, że po prostu kiedyś było to wszystko bardziej ustandaryzowane, a teraz jednak te sterowniki nie poszły z duchem czasu, to znaczy te narzędzia do Shoutcast DSP nie poszły z duchem czasu i mogą być problemy. No teraz to jest i tak, nawet wtyczka Shoutcast 2.0 ma z tym dość duży problem, szczególnie na systemach typu Windows 7. Znaczy ja powiem tylko tyle odnośnie karty Realtek HD Audio. Przynajmniej u mnie było tak, zrezygnowałem z nadawania z tej karty, ponieważ było tak, że dźwięk sobie latał jak chciał. Raz był głośniej, raz był ciszej. Że tak powiem, to nie wiadomo było co, kiedy i jak. No to zależy od naszych ustawień głośności głównej, bo... Nie zawsze. Czasem bywa tak, że po prostu... Czasem bywa tak, że po prostu ustawienia głośności potrafią się zmieniać. Same z siebie. Znaczy nie, one były takie same, ustawienia głośności, one się nic nie zmieniały, natomiast dźwięk sobie latał jak chciał. A to jeszcze ciekawe. Raz był ciszej, raz był głośniej. Co piosenka, to był inny. To z taką ciekawostką. Aczkolwiek wróćmy poniekąd do tego, co trzeba mieć, co trzeba zrobić, żeby nadawać nie tylko mikrofon. No właśnie, no więc co trzeba mieć? Nie będę tutaj może mówił dokładnie kroczek po kroczku, chociaż może i tak czasem trzeba będzie. Aczkolwiek większość z nas powinna znać takie narzędzie jak regulacja głośności, zawarte w systemie Windows XP i nie tylko. Chociaż w Windowsie 7 jest na to troszkę inna koncepcja i do tego może przejdę za chwilę. Regulacja głośności ma takie swoje okno dialogowe, które nazywa się opcje. To się nazywa chyba opcje, tak? Opcje, a potem właściwości. Na tym menu Entera mamy właściwości, prawda? I to jest kluczowe okno.
gdyż tam wybierając karta Realtek najczęściej dzieli się na dwa urządzenia. Realtek HD Audio Output, urządzenie wyjściowe, od angielskiego output wyjście. Realtek HD Audio Input, od angielskiego input urządzenie wejściowe, czyli to co wchodzi do naszego komputera, to jest na przykład właśnie mikrofon lub inne akcesoria, różne typu wejście liniowe lub wejścia cyfrowe, ale to już w ogóle trochę nie nas jakby nie dotyczy w radiu internetowym. Po naciśnięciu kilkukrotnym klawisza tabulatora znajdujemy się na liście, gdzie mamy do wyboru różnego typu, tu już w całkowitej zależności od karty, sterowniki dotyczące tego dźwięku. Mamy najczęściej spotykane mi to jest głośność mikrofonu, głośność odtwarzacza CD, wejście liniowe i coś najważniejszego w tym wypadku, przy tak prostej metodzie nadawania, mix stereo. To jest urządzenie wirtualne, poniekąd, które ma za zadanie przekierowywać na urządzenie wejściowe to, co my słyszymy w naszych słuchawkach, czyli na urządzenie lub głośnikach, czyli na urządzenie wyjściowe. Czyli muzykę z naszego komputera, jak ktoś używa, to i syntezę software'ową, syntezę programową. I sztuką jest, tak jak tu Robert wcześniej powiedział, w ustawienie głośności tego urządzenia względem głośności naszej karty. Bo nie wypada, jeśli w radiu internetowym jest coś za cicho. Ale jeżeli jest coś za głośno, to też niedobrze. Też niedobrze i chyba nawet ten drugi wariant jest chyba nawet gorszy, nie wiem, czy przyznasz mi rację. Zdecydowanie. Bo jeśli jest coś za cicho, to sobie nawet możemy we własnej karcie do pewnego stopnia jakoś tam podgłosić. Ale jak jest za głośno, to... wykorzystać różne dziwne inne rozwiązania. A jeśli jest za głośno, dźwięk się zacznie przesterowywać, czyli mówiąc po prostu charczeć i burczeć i w ogóle dziwne zjawiska mogą się tam Czym jest zdarzać. Przester, nie będę demonstrował, pozwólcie. Z racji raczej nie warto. Waszych uszu. Po prostu, żeby oszczędzić, bo... Uwierzcie, nie jest to zjawisko przyjemne. Dokładnie. I jeszcze jedna sprawa. Trzeba sobie później w odtwarzającym urządzeniu włączyć mikrofon, to znaczy odznaczyć przy nim pole wyboru wycisz, bo zazwyczaj ono jest zaznaczone. Bo niektóre karty robią tak, że umieją głośnością nagrywania zmieniać mikrofon, mix stereo, zaznaczać jedno, zaznaczać drugie i odtwarzać z dwóch urządzeń. Ale wielokrotnie tak się nie da. Wtedy trzeba zrobić taki myk, poniekąd taką sztuczkę, że właśnie robi się wycisza się, odznacza się wyciszenie przy polu mikrofon, głośność mikrofonu w odtwarzaniu. I teraz, kiedy muzyka gra, głośność mikrofonu jest na zero, jest mikrofon też tak naprawdę nie słychać. Kiedy pole wyboru lock, zablokuj wyciszenie we wtyczce DSP jest zaznaczone, mikrofon, suwak od mikrofonu się zgłaśnia. Czasami trzeba sobie to ustawić na zasadzie takiej, że mając wyłączone wyciszenie mikrofonu, mikrofon dać na zero, włączając wyciszenie, mikrofon też mamy na zero, wtedy włączyć w regulacji głośności, którą warto mieć wtedy w drugim oknie, włączyć ten suwak, wtedy dopiero Shoutcast się poniekąd uczy takiej automatyki i na wyciszenie wyłączone, na zgłośnioną muzykę mikrofon się wycisza, kiedy ściszamy muzykę, mikrofon się zgłaśnia sam. W niektórych kartach tak aż drastycznie nie trzeba robić, karty sobie z tym radzą, ale ile kart, ile płyt głównych, tyle pomysłów, tyle różnych sposobów na to. W zasadzie jest kilkanaście typów oddziaływań na te suwaki, na te kontrolki w karcie. Ja jeszcze powiem tylko, że jeżeli ktoś by wypatrywał w kartach Sound Blaster, w kartach firmy Creative, takiego czegoś, co nazywa się Stereomix, to należy tego szukać pod hasłem Wchat UHR, czyli What You Hear. Tak, What tak You to Hear, się tam czyli nazywa. Co słyszysz jakby. Dokładnie. To co, o Shoutcastie DSP chyba tyle. Czy coś jeszcze chyba warto tyle. By powiedzieć? Mam to wrażenie, ja że tyle. Chciałbym Może, Robert, masz jakieś no pomysły? Coś jeszcze? Myślisz, że warto dodać? Wydaje mi się, że wszystko przyjdą, jak ktoś zadzwoni. Właśnie, bo oczywiście cały czas możecie do nas dzwonić. Na razie cisza, ale być może...
ktoś do nas w końcu zadzwoni. Zatem czekamy z niecierpliwością na wasze telefony 22 398 8027 wewnętrzny 938. No oczywiście możecie również do nas zadzwonić na Skype'ie tyflopodcast.net. No i cóż, cóż jeszcze można by powiedzieć a propos tych narzędzi do nadawania? Co do narzędzi do nadawania, to mamy jeszcze programy dodatkowe. Alternatywne. Dokładnie. I cóż o tym? Mamy... Cóż o tym? Najbardziej takim znanym i najszerzej wykorzystywanym przez osoby niewidome klientem alternatywnym. Uwaga, dla serwerów i Shoutcast w wersji do 1.9.8, czyli tej najbardziej rozpowszechnionej i znanej, i jednocześnie Icecast. Jest aplikacja Edcast lub dawniej Oddcast. Tam były różne dziwne konflikty patentowe i... chyba nawet nie tyle patentowe, ile sprawy legalności. Projekt zmienił nazwę na Edcast od imienia twórcy tego projektu. Ku mojemu i nie tylko mojemu niezadowoleniu projekt został zamknięty. No niestety. Projekt został... Chociaż? No właśnie, chociaż. Projekt został... Tak, tak. Projekt został zamknięty, aczkolwiek nie do końca, bo... Jeśli ktoś nie zna się zbyt na radiu internetowym i chciałby w nim nadawać, aczkolwiek z informatyki zły nie jest i zna się na kombinowaniu różnych rzeczy z kodu źródłowego, kod źródłowy został przez autora udostępniony w repozytorium SVN. Także jeśli ktoś... jeśli ktoś może, nie jeśli ktoś umie, myślę, można sobie to skompilować. Są też różne dziwne projekty bardzo nieoficjalne, próbujące oddać tego shortcasta Edcasta. Kontynuujące tego Edcasta, kontynuujące działanie tego Edcasta. I tak jest ktoś, kogo tak naprawdę tożsamości chyba do dzisiaj nawet nie znamy, kto robi tego Edcasta i kto dodaje do niego różne dziwne rzeczy, różne dziwne bajery, jak na przykład obsługa standardu ASIO, o którym może kiedyś w audycjach bardziej nakierowanych na dźwięk. Jest to standard niskoopóźnieniowy ogólnie rzecz biorąc i niektóre karty używają go i przy tworzeniu muzyki on się szczególnie przydaje. Jeśli ktoś ma potrzebę, jeśli ktoś chce, można nadawać w systemie ASIO. Strona projektu nie jest prosta, strona projektu jest zupełnie nieintuicyjna, także jeśli ktoś ma teraz jak, to warto by sobie tą stronę zapisać, może Michał zanotuje gdzieś w ramach późniejszego kontaktu ewentualnie. No to słuchamy Patryku. Tąże stronę. http://, z racji, że nie jest to serwer www, nie zaczynamy adresu tegoż od www.users.users.tpg.com.au / RADIORIO. I tam można znaleźć właśnie tego. Tam można Edcasta. Znaleźć stronę informacyjną na temat tegoż Edcasta w języku angielskim. Tam można znaleźć też kilka wersji tegoż Edcasta, gdyż Edcast Asia to nie koniec. Jest też ulepszona, teoretycznie ulepszona, normalna wersja, nad którą człowiek, który się za to wziął, po prostu pracuje i ona nie jest wolna od błędów. Nawet bym powiedział, że ma trochę ich więcej niż wersja oryginalna, którą może jeszcze można gdzieś pobrać. Radziłbym poszukać we wiodącym dostawcy wyszukiwania, to jest Google, na temat tej wersji. Bo ona jeszcze gdzieś jest, nie wierzę, że jej nie ma tak łatwo. Na stronie producenta jej nie ma. A ja chciałbym powiedzieć teraz jeszcze a propos, bo Edcast umożliwia nam nadawanie za pomocą serwerów i Shoutcast i Icecast. Tam możemy nadawać w Edcaście za pomocą Shoutcasta, to w formatach MP3, także AAC+. Jeżeli chodzi o Icecasta, no to OGG, mamy możliwość także nadawania w MP3 i w czym jeszcze? W AAC+ także, ale jeszcze tam coś chyba było. Jeszcze mamy AAC, tak zwany Low Complexity AAC, czyli niskiej złożoności
format AAC, spotykany przy kupnie wysokiej jakości muzyki z iTunes na przykład. Jeśli wiem, że wielu z nas posiada urządzenia firmy Apple teraz, jest to ostatnio stosunkowo modne, to to jest ten format, który średnio sprawdza się, jeśli chodzi o nadawanie w radiu internetowym, gdyż wymaga wysokich przepływności bitowych dla wysokich jakości. I tam na przykład w 128 kilobitach na sekundę już nie jest tak prosto i ten dźwięk wcale nie jest zbyt wysokiej jakości. Dlatego tego formatu AAC bez plusa nie polecam. Aczkolwiek mamy też możliwość nadawania w dość ciekawym formacie, czyli FLAC. Free Lossless Audio Codec. Codec bezstratny, taki, można powiedzieć, taki zip do audio troszeczkę, kompresujący tylko zawartość, nie tracący na jakości. Aczkolwiek do tego kodeka wymagane jest bardzo duże łącze, jeśli chodzi o wysył, nawet jeśli chcemy nadawać na kogoś serwer, nie na nasz. No niestety, coś za coś. A wspomniałeś o Edcaście, to ja chciałbym powiedzieć o programie, który zastąpi nam czwartą zakładkę w Winampie, w wtyczce Shoutcast DSP, jeżeli nie chcemy z tego korzystać, a chcemy nadawać na przykład właśnie za pomocą Edcasta. To jest program, który nazywa się Voice Switch. Warto sobie wygooglać, bo ten program tak naprawdę nie ma swojej strony internetowej. On jest gdzieś udostępniany na różnych takich portalach z oprogramowaniem. Można go zdobyć, można go pobrać, to jest aplikacja darmowa. Natomiast no niestety nie ma własnej strony jako takiej. Jest na SourceForge'u? A to popatrz. Z tego co wiem, to chyba tak. To nawet nie wiedziałem. Warto sobie ten program pobrać i warto sprawdzić, czy z naszą kartą będzie sobie radził, bo to różnie bywa, nie zawsze, niestety, no daje to dobre efekty. Mamy telefon, zdaje się. Halo, kogo witamy? Witam. No witamy, witamy. Kto z tej strony? Piotrek. Piotrze, jakbyś mógł się trochę odsunąć od mikrofonu, bo niestety nam tu... Przepraszam, o, teraz? O, i właśnie zademonstrowałeś naszym słuchaczom, czym jest przester. To właśnie przester, na rozmowie tekstowej niby było właściwie, nie rozumiem tego właśnie. Okej, już jest w porządku, zatem słuchamy, co chciałbyś nam powiedzieć, albo może o co zapytać. No właśnie, chciałem powiedzieć, że mnie nadawanie w radiu internetowym bardzo interesuje, lubię to. Dobrze, że ten temat jest, bo ja właśnie zgłaszałem to, ten temat mnie interesuje, że mowa jest o tych serwerach. Właśnie chciałem właśnie zapytać, żebyście powiedzieli też o jakichś darmowych serwerach, bo powiem tak wam szczerze, kiedyś demonstracyjnie sobie zrobiłem niby prymitywnie audycję, bo zrobiłem niby piosenki na Shoutcastie na radiach, a z moje wejścia zrobiłem z kolejnych nagrań w playliście. No, ja to tam, dla mnie tam nie zależało, żeby ktoś mi posłał, po prostu chciałem jakąś tam radochę mieć i tak na razie tak na pierwszy raz. Czyli używałeś tak zwanych voice tracków. Voice tracków, czegoś, co wielokrotnie zaawansowanym nawet twórcom radia i zaawansowanym dyrektorom muzycznym czy programowym wielokrotnie pomaga i ratuje życie, bo nie potrzebują tak naprawdę wielu prezenterów, a wszystko jest ponagrywane elegancko. Dokładnie. Dokładnie. Właśnie zastanawiam się teraz jeszcze tak do Escape'a, bo mam wrażenie, że na rozmowie testowej niby nie było właściwie słychać, a coś chyba na panie Michale jakieś takie echo u mnie jest nie wiem czego to właśnie wina jest. No szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane. U nas jest okay. U nas jest w porządku. Dokładnie. U nas jest tak jak powinno być. No dobrze, co do darmowych serwerów, szczerze powiedziawszy, to... Wy znacie coś? Jakieś darmowe serwery? Bo to one tak wyrastają jak grzyby po deszczu. Radia słynne, powiem tak, darmowe jak darmowe. Co rozumiemy przez pojęcie darmowy serwer? Mogą być serwery tak zwane publiczne. Takie oferuje na przykład eradia.pl. To sobie eradia.net czasem... już teraz. Kiedyś net, teraz pl. A to myślałem się do... A, no może i tak. To jest firma, która oferuje serwery za SMS, serwery płatne. Wtedy takie serwery są na własność. Znaczy na własność, no one są na ten okres, na ile tam powiedzmy się wykupi. Na ile wykupiliśmy, tak. Natomiast to jest serwer tylko nasz, do którego hasło znamy tylko my i sobie możemy nadawać. Natomiast są serwery publiczne tak zwane, też darmowe, ale publiczne. Zwane przez krąg co bardziej ludzi spragnionych śmiechu i wrażeń czasami testówkami, i co
bo to są serwery, na których tak naprawdę głównym ich celem jest przetestowanie, jak nas słychać, czy my się do tego nadajemy, czy ewentualnie jak to nam wszystko działa, no. To są serwery typowo, gdzie hasła są podane na stronie po założeniu sobie uprzednio konta na portalu eradia.pl, gdzie tych serwerów jest 10 i czasami sobie trzeba poszukać, który jest wolny, gdyż to nie są jakby serwery, gdzie dostęp mamy tylko my. Tam każdy, tam kto chce, może nadawać. Z minuty na minutę może się zmienić audycja, już nie mówiąc o tym, iż pojawiają się tam wielokrotnie przejawy wysokiej kultury, czyli jeden drugiego DJ-a, jeśli to można nazwać DJ-em, jeden człowiek drugiego człowieka wykopuje po prostu z serwera, chcąc uzyskać samemu do niego dostęp. Gdyż więc wolna Amerykanka tak zwana. Zarządzania Shoutcast udostępnia nam funkcję wykopu, co jest zresztą przydatne w przypadku, kiedy nasze radio używa autopilota. Bo jakoś trzeba się go pozbyć, ale tak, żeby go nie zatrzymywać. No właśnie z takiego serwera korzystałem, ale teraz pytanie, ja nie mając miksera, na szczęście mam dwie karty, mam kartę firmy VIA, tą zintegrowaną, mam kartę CreativeX Visceround 5.1 USB i jakbym mógł to, no to sensownie zrobić. Sukcesu. No tej karty używam generalnie teraz do nagłaśniania imprez, gdzie mogę spokojnie z domyślnej karty podsłuchać sobie gadacza ostatnio na festiwalu piosenki tam angielskiej w szkole, a na drugiej karcie spokojnie to wypuszczam, nie mam problemów. No właśnie i to mi właśnie teraz się przydaje. No ale nie mam miksera. Ten mój prymityw, który zrobiłem, też był dobry, ale gdy chciałem jeszcze raz wejść, to wlazłem w preferencje. Drugi raz wlazłem, to oczywiście już poszło wszystko. Piotrze, a ja mam pytanie. No właśnie, to może Robert. A ja mam pytanie, czy twoja karta Creative USB ma coś takiego, co miała niegdyś karta Sandblaster Live 24-bit external swego czasu, tak jak regulacja mikrofonu potencjometrem? Czy jest, ale to jest głośność jakby, chyba mam wrażenie, że to jest głośność ogólna. Chociaż też nie jestem pewny, bo mi się zgłaśniała cała głośność w karcie. Takim pokrętełkiem mam. Nie wiem, mikrofonu nie mam, mam głośność ogólną. To znaczy, Piotrze, ja generalnie zasugerowałbym ci sytuację następującą i następujące rozwiązanie. Powiedz mi tylko jeszcze, z jakiego programu udźwiękawiającego korzystasz? Generalnie Windows, ale teraz NVDA, bo uznałem, że Windows za wolno mi chodzi, NVDA teraz najszybsze. NVDA, pamiętacie, czy można w NVDA przestawić dźwięk na... Bez problemu, jeden ze screenreaderów, w którym się to robi najwygodniej. Dobrze, więc teraz najprościej by było tak, ustawić sobie, zakładam, że chcesz nadawać z wtyczki Shoutcast DSP, tak? No, myślę, że to jest najłatwiejsze. No więc ale... ustawiasz sobie w domyślnie, w systemie, jako domyślne urządzenie. Ale mam wrażenie jeszcze tak dla tych, którzy chcą shoutcastem się posługiwać, że lepiej pobrać wersję 1.9.0, bo wersja 2.0 ma te problemy jakieś tam większe, bo jak się wyjdzie z preferencji, to wszystko ucieka i to odtwarzanie coś tam się rozłącza, są jakieś problemy, bo przesklałem go niby coś tam testowałem i też jakoś cienko wyszło, ale shoutcast 1.9.0 myślę, że jest dość do ogarnięcia, bo jak się wyjdzie z preferencji, jak się mnie nie wejdzie, to jest wszystko w porządku, ale szkoda, że tak jest, bo byłoby coś z tego dobrego. Jeszcze chciałem, żeby pan powiedział o tym, pan kiedyś wspominał mi o Voice Switchu, bo ja szukałem tego nigdzie nie ma, czym chciałem coś zapowiadać. Jest w internecie do pobrania ten program, musiałbyś w Google po prostu wstukać no właśnie, V-O-I-C-E S-W-I-T-C-H. Ja jakiś czas temu szukałem i znalazłem. W-I-C przez V z S-W-I-T-C-H. No właśnie, no trochę szukałem, ale właśnie... To wszystko razem pisane jest. No właśnie tak mi to uciekło trochę, ale no właśnie... Chciałem, też zastanawiałem się, jak to zrobić, bo szukać taki serwer. Jeszcze a propos darmowych serwerów, DJ Łukasz napisał do nas, że z darmowych serwerów to jest jeszcze listentomyradio.com, czyli listen2myradio.com. Tam można także za darmo postawić swój serwer. Także dziękujemy za głos w dyskusji, tak, Łukaszu. Tak. Jest to co prawda portal, który troszeczkę... zwraca uwagę na co innego, gdyż to jest portal, który... dla którego ważnym aspektem jest webowy player, żeby słuchano nas przez stronę. Dokładnie. I tak naprawdę serwer, do którego się łączymy, co z naszą sesję, która się zmienia co 24 godziny, jest inny i jest na innym porcie.
i musimy po prostu otworzyć i tak stronę danego radia w przeglądarce. No ale to taka dygresja. Jeżeli ktoś będzie chciał z tego skorzystać, to oczywiście skorzysta. Piotrze, jeszcze jakieś pytania? Czy pan miał mi dokończyć, bo tak w końcu nie dokończył pan, no. Jak z tą kartą konkretnie by okej, proszę bardzo. Ja na twoim miejscu ustawiłbym domyślnie w systemie tą kartę, z której chcesz nadawać, czyli podejrzewam, że Creative'a, w panelu sterowania, w dźwięku. Czy ja wiem, gdzie to jest, bo... No właśnie. Więc tam bym to ustawił, natomiast... Przydemcze to jest w odtwarzaniu, aha, i nagrywaniu, bo tak chciałem wskazać też... Natomiast... Wiem, tego nie wiedzą, bo to się oddzielnie ustawia odtwarzanie i nagrywanie, ewentualnie jak nie ma coś domyślnie, trzeba, to jest przycisk ustaw domyślny. Zgadza wtedy się. Można to jakoś sensownie konfigurować, bo to się da, to jest wszystko do zrobienia, to fajnie to działa, może tam jest jeszcze jak się da właściwości na urządzeniu, jest taka zakładka poziomy, gdzie można wyregulować wszystko, dać sobie odsłuch, sprawdzić i jakoś to powinno sensownie działać. Tylko, nie zawsze, bo czasem suwaki od mikrofonu mogą na przykład nie działać w niektórych kartach typu Realtek, no, się tak nie, zdarza. Nie, działa, ja mam kartę firmy VIA, więc... No i kończąc jeszcze tę moją myśl, na twoim miejscu po prostu ustawiłbym sobie domyślną kartę właśnie, kartę Creative'a, natomiast jako drugą kartę ustawił sobie Realteka, przepraszam, VIA, bo ty masz VIA, ustawił sobie tą zintegrowaną kartę, na nią skierował program odczytu ekranu, czyli NVDA w tym przypadku, no i w ten sposób myślę, że spokojnie będziesz w stanie poprowadzić audycję. No, a wtedy jakbym miał mówić, to jak to sensownie zrobić? No używasz właśnie tej zakładki shoutcastowej, tej czwartej zakładki tylko, input. Tak, tylko najgorsze właśnie jest to, To jest Windows 7 i... No właśnie, więc musisz shoutcast sprawdzić, czy będzie ci to działać. Z tym duży problem. Ewentualnie... Proponuję co innego. Duży problem, więc... No ja słuchamy. Proponuję skorzystać z Zcasta Standalone i z tego, co się tam właśnie nazywa regulacja mikrofonu. Może się uda, bo ja nie wiem, ja nie widziałem tej, znaczy kiedyś widziałem tą kartę, ale przez bardzo krótki czas Creative USB Surround, natomiast ja pamiętam, jak to kiedyś bywało, kiedyś nadawałem, miałem właśnie aplikację, nie Edcast, bo nie wiedzieliśmy o tym, tylko Simplecast, film Spatial Audio, może jeszcze tam o tym wspomnimy swego czasu. No w każdym razie było takie coś, że ja miałem właśnie to pokrętło do regulacji mikrofonu i to mi załatwiało wszystko, bo w tym momencie ja strzałkami wyciszałem Winampa, zgłaśniałem pokrętłem od tego mikrofonu swój mikrofon, słyszałem się w słuchawkach, no i wtedy była audycja. Dokładnie, prawda, proste i skuteczne nadawanie. Tylko żeby też nikt się nie zdziwił, tak jak będzie ktoś inny to robił, że zauważyłem właśnie, że jak się mówi i się ma wyciszony, siebie słyszy w mikrofonie, to tak będzie ten dźwięk dziwnie słychać, bo to USB i to tam jakieś takie opóźnienie milisekundowe jest, chodzi taki ten dźwięk. Czy nie określę tego, jak to się dokładnie nazywa, ale też taki jest jakiś. A to jest naprawdę niewielkie opóźnienie. No właśnie, całe szczęście, bo ja to sprawdzałem i też to właśnie dobre jest. No więc tak to wygląda. Takie, natomiast można jeszcze tego voice switcha spróbować. Właśnie. Znaleźć. No właśnie, jak to działa? Bo ja nie wiem, to się przede mną się po prostu zapadło, jak nie wiem, jak to jak na złość chyba. W tym programie ustawiasz sobie po prostu, które urządzenie chcesz regulować. Tam masz taką listę, do wyboru są te urządzenia, no i są takie przyciski jak w tej wtyczce Shoutcast DSP, możesz albo trzymać, co dla nas jest średnim rozwiązaniem, ten przycisk push to talk, albo można zaznaczyć sobie lock i po prostu mikrofon jest wtedy włączony. Natomiast skoro ty masz Windows 7, ja obawiam się, że także z tym rozwiązaniem może być problem. Wbrew pozorom niestety te nowe rozwiązania systemowe, jeżeli chodzi o Windows 7, dla takich nadawców internetowych jeszcze, którzy mają problem ze wzrokiem, są mniej przyjazne. Ta architektura poprawiła coś tam w dźwięku niekiedy, ale w obsłudze troszeczkę pogorszyła nam. Pokrzyżowaną planę. To jest tak różnie. No. Dokładnie. Piotrze, czy coś jeszcze? Bo jeszcze mamy sporo do omówienia. No myślę, że to wszystko wszystko, co chciałem powiedzieć. Dobrze, zatem dziękuję ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie. Skoro właśnie już, Robercie, napomknąłeś o Simplecastie, to jeszcze myślę, że a propos programów do nadawania, trzeba powiedzieć o tym oprogramowaniu, które nie jest darmowe. To jest program, który nie jest darmowy. To pierwsza rzecz. Jest darmowy i niestety jest płatny, natomiast jest całkiem fajny. Ja tego używałem jako pierwszego mojego nadawacza. Dlaczego? Dlatego, że
Trzeba zaznaczyć to, że Edcast tak jeszcze, bo nie wspomnieliście o tym, jest jako wtyczka do Winampa i jako aplikacja standalone. Zgadza i trzeba się. Mieć tą aplikację standalone. W ogóle lepiej korzystać z aplikacji standalone, czyli z samodzielnych aplikacji, a nie z takich jakichś wtyczek i podwtyczek, bo naprawdę można się pogubić. W Winampie... A im więcej wtyczek, tym wszystko się bardziej tnie, wszystko się bardziej... To się wszystko bardziej muli, to się niestety wszystko może potem... dojść do kraksy. Niestety trzeba uważać na wszelkie takie przeładowania systemu i tak dalej podczas nadawania w radiu internetu. Jeżeli chodzi o Simplecasta, to ja jeszcze dodam, że też jest jako wtyczka do Winampa również dostępny. To tak w ramach no, uzupełnienia. I Simplecast umożliwia nadawanie za pomocą. I tu jest ciekawie, bo umożliwia nadawanie za pomocą MP3, za pomocą MP3 Pro formatu, który w ogóle się nie przyjął. Za pomocą OGG, natomiast jeżeli chodzi o nadawanie w OGG, nie polecam, bo były problemy. Może teraz się coś polepszyło, ale były problemy z nadawaniem w OGG za pomocą Simplecasta. Może nadawać, co ciekawe, w Windows Media Audio. No i jeszcze może nadawać, to dla tych, którzy lubią się bawić, może nadawać z wykorzystaniem kodeków systemowych. Ja na przykład wykorzystuję to do nadawania za pomocą systemowego Lejma. Instaluje się po prostu taki kodek w systemie, można go tam bardziej skonfigurować i możliwe jest nadawanie na przykład w jakości o zmiennej przepływności bitów, czyli tak zwanym VBR-ze, a właściwie ABR, bo to się tam ABR nazywa konkretnie. Jest to niestety płatna aplikacja, natomiast faktem, że jest to aplikacja też dosyć siermiężna, natomiast jest to aplikacja stabilna. Właśnie, która i to chciałbym powiedzieć. Tak. To jest aplikacja stabilna. Nasze testy, myślę, że też testowaliście, bo powiem tak, moje testy, o, może moje testy, a wy może potwierdzicie albo zaprzeczycie, ale moje testy wykazały, że Odcast czy Edcast, one po prostu mają problem, jeżeli używany jest program odczytu ekranu, niekiedy potrafią gubić tak zwane ramki. Simplecast, szczególnie przy wyższych bitrate'ach typu 192. Simplecast ma jakość gorszą od w niższych bitrate'ach, ma jakość gorszą od tych kodeków, które są używane w Edcaście czy w Shoutcaście nawet. No ale Simplecast działa bardzo, ale to bardzo stabilnie, na przykład z wykorzystaniem MP3. MP3, jeżeli tam włączy się nadawanie, to po prostu jeżeli nawet będą jakieś problemy na łączach, to często bywa tak, że nas nawet nie rozłączy z tym serwerem, a Edcast potrafi sam z siebie niekiedy z tym serwerem się rozłączyć. Nie wiadomo dlaczego, to jest prawdopodobnie jakiś błąd w programie, on się rozłączy, połączyć próbuje się za chwilę i albo mu się to uda, albo nie, bo już coś na przykład innego na tym serwerze jest. Tak, to się zdarza, w Icecastie tego nie ma, natomiast rzeczywiście się zdarza to w Shoutcastie. Natomiast tutaj rzeczywiście Simplecast to jest stabilne, no i to jest też dosyć klawiszowe, bo to tam, pamiętam, F9 to było nadawanie, odpalało się to connection i leciało. Ale obsługa była dosyć myszkowa, jeśli chodzi o ustawienie i konfigurację stricte. Zgadza się, tam trzeba sobie poklikać. Tam trzeba, ale da się. Da się, wszystko jest dostępne, te elementy są dostępne spod myszki. I można wybierać sobie karty. Klikać. Dokładnie, można wybierać karty. W Edcaście zresztą też można, to jeszcze też, tak uwzględnijmy ten fakt. Myślę, że takie programy do nadawania to obskoczyliśmy, przynajmniej pod Windowsem, bo oczywiście jest jeszcze SC Trans, to taka linuxowa odmiana wtyczki Shoutcast w postaci samodzielnego programu, który no raczej jest służy... Jest autopilot, czyli... Dokładnie, czyli który raczej służy... mu tylko piosenki i on tak naprawdę ma za zadanie grać bez zbędnych dziwnych... Właśnie, już teraz powiedzieliśmy o tym, z czego grać, to znaczy z czego nadawać, może tak, z czego nadawać. Nie powiedzieliśmy o tym, z czego grać, czyli słów kilka o programach emisyjnych, o narzędziu podstawowym dla prezenterów radiowych. O tym powiemy już za chwilę po muzycznej przerwie. Dziś w Tyflo Podcaście na antenie Radia N rozmawiamy o nadawaniu w radiu internetowym. Patryk Faliszewski, Robert Łabęcki w audycji są.
No i rozmawiamy dalej. Teraz słów kilka o programach emisyjnych. Może na dobry początek tak króciutko, co to właściwie jest, bo dla kogoś, kto jest zupełnym nowicjuszem, to takie tajemnicze stwierdzenie program emisyjny to wiele mu nie powie. Program emisyjny to jest coś, to jest taki program, który umożliwia, ułatwia, że tak powiem, emisję muzyki i dźwięku dla prezentera, że tak powiem. No zrobiono to coś takiego, żeby ułatwiać sobie życie. Człowiek ułatwia sobie życie, bo lubi sobie ułatwiać. Leniwą istotą wszak jest. No i zrobiono parę takich programów emisyjnych po to, żeby no po prostu sobie takie życie ułatwić. Są różne programy emisyjne, że tak powiem. Jedne działają tak, drugie inaczej. Każdy ma swoją koncepcję na to, na robienie radia. I że tak powiem, to tak w najkrótszy sposób. I teraz nie wiem, może czy przejdziemy do omówienia. Myślę, że warto powiedzieć, które są dostępne dla nas, po prostu. Więc z dostępnych programów na dzisiaj to jest darmowa Zara. Dokładnie. Najprostsze. Z której wielu ludzi korzysta, nawet w Ameryce i nie tylko. Acz powiem szczerze, że wymaga to trochę ustawienia i zabawy. I to jest darmowe. To jest darmowe Zara Radio. Można sobie to pobrać. Jako ciekawostkę Raduga możemy powiedzieć tym samym. Właśnie, że Zara to jest po prostu klon Radugi. Raduga to komercyjne oprogramowanie, które tak naprawdę to nie mało kosztuje. Dokładnie. No, ale... Acz powiem szczerze, że jeśli chodzi o Radugę, bo Raduga dalej jest rozwijana, i powiem szczerze, że jeśli chodzi o dostępność, to Raduga jest bardziej dostępna niż Zara, żeby nie było. Natomiast, szczególnie jeżeli chodzi bodajże droga. O przesuwanie piosenek, prawda, po playliście, bo tego nie ma w ogóle, Zara, tak? Tak, tam to jest jakoś tam... Tam trzeba myśleć fajniej. W Zarze jest troszeczkę błędów, choćby nawet słynne AGC zarowe, nie polecam. Punkty miksu. AGC, czyli wyrównywanie głośności. Automatyczna regulacja głośności. Tak, tak, która tak. To jest zawsze po prostu. Powoduje to, że to niby nam ma wszystko równo grać, a czasem gra jak gra. I nie gra zbyt znaczy, dobrze. No, szumi, że tak powiem. Ale dobrze, no tak jest w przypadku Zary. Poza tym, no, ustawianie punktu miksu w Zarze. No po prostu to jest ekwilibrystyka. A tak są tak ludzie, są ludzie, którzy się z tym bawią. Pozdrawiamy Błękitnego. Dokładnie. Przy okazji. Całą bazę, tak, lub przynajmniej znakomitą jej większość plików nazwanych w stylu na przykład ja myślnik moja piosenka i nie .mp3, tylko po moja piosenka dajemy tylde, tak? To tylde się dawało. Po czym czas w sekundach, czyli na przykład, nie wiem, 11.7, czy czas sekundy.setne od końca tej piosenki, to jest punkt, tak zwany punkt miksu, czyli kiedy ta piosenka w ogóle ma się jakby zacząć miksować z inną, z drugą. Kiedy jeżeli myślicie, że w Zarze ustawia się to za pomocą jakiegoś inteligentnego rozwiązania, to jesteście w błędzie, bo tam trzeba po prostu to wpisać. Tam nie ma żadnego okienka dialogowego, w którym można byłoby to sobie wygodnie ustawić. Niestety. Dokładnie, znaczy dla nas to trzeba wpisywać. Ja nie wiem, bo ja dokładnie tak Zary aż bardzo nie znam, bo jak zobaczyłem, jak to się obsługuje, a że są ciekawsze rozwiązania, więc... I jedna rzecz jest ciekawa w Zarze. Pytają nas tu ludzie niekiedy, jak zrobić, żeby się muzyka ściszała. No to w Zarze mikrofonu nie włączymy, ale naciskając literkę T możemy tą muzykę wyciszyć. Trzeba sobie jeszcze wtedy jakoś mikrofon włączyć. Ale to już jest połowa sukcesu. Więc, tak. Więc to jest o tyle przydatne. Bo to wyciszenie muzyki nie każdy program potrafi. Znaczy, emisyjne szanujące się, no potrafią, muszą, ale... A na przykład gdybyśmy chcieli robić radio z Winampa, no to tam już głośnością po prostu i tyle. Porównanie w Radudze też się nie da włączyć mikrofonu, że tak powiem. No natomiast... właśnie, Winamp to jest też rozwiązanie, za pomocą którego można nadawać, natomiast jest to... Z odpowiednimi pluginami. Dokładnie, to może słów kilka o tym? No, podstawowa wtyczka używana SQR Advanced Crossfading w odpowiedniej SQR wersji. SQR Soft Advanced Crossfading plugin, tak, tak. To jest wtyczka
napisana przez Mariano Lopeza z Meksyku chyba, albo z Hiszpanii, nie pamiętam teraz dokładnie. Wtyczka ma na celu robienie płynnych przejść między piosenkami. Przy czym nie są to płynne przejścia w stylu programu Windows Media Player, bo tam też mamy taką funkcję płynne przechodzenie. Problem w tym, że działa to bardzo średnio nawet. A czy tak? Jeśli chodzi o kontekst radiowy. Działać. Oczywiście. To jest wszystko kwestia ustawień. I w tej wtyczce, tak jak wtedy Robert powiedział, to też tak może działać. Okej. Natomiast my, chcąc to wyciszenie upodobnić do tego radiowego, przejście między piosenkami upodobnić do tego radiowego, dobrze by było, żebyśmy mieli to ustawione na zasadzie tak zwanej zakładki, czyli kiedy piosenka, która gra, się ścisza, a druga piosenka najczęściej wchodzi na twardo. Powinna wchodzić na twardo, czyli wejść od samego początku, nie zgłaśniając się stopniowo. Dokładnie. Najlepiej jeszcze, aby taki punkt miksu był ustawiony równo, czyli jeśli mamy ostatnie uderzenie na przykład perkusji, po czym jest długie wybrzmienie na gitarze w danej piosence, żeby równo z tym wybrzmieniem dać czas na jingle, żeby ten jingle nałożył się z tym wybrzmieniem. Jingle to jest to, co między piosenkami się zazwyczaj pojawia, czyli jakieś pam, param, pam, pam, na przykład radio, N i tak dalej, w naszym przypadku. Tak. Dokładnie. I żeby po zwanym jinglu wyszło po prostu bezpośrednio druga piosenka i było to eleganckie, było to ładne. Wielokrotnie w stacjach naziemnych takie punkty miksu po prostu słychać, że to jest całość, to się trzyma. Dokładnie, natomiast kwestia, jak to ustawić i taką wtyczkę SQR-a, no to, że tak powiem, życzę wszystkim przyjemnej zabawy, dlatego że to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Bo tych parametrów jest sporo. Tym bardziej, że oprócz czasów ściszenia, zgłosienia, które możemy sobie regulować, i oprócz poniekąd tolerancji dla czasu, bo w ogóle ta wtyczka ma dość zaawansowany te płynne przechodzenie i oto ma na przykład, że najście się piosenek może trwać od 100 milisekund do 15 na przykład tysięcy, czyli od chwileczki małej do kilkunastu sekund połowy jakiegoś tam fragmentu w ogóle, czy kilku nawet zdań w piosence. Tak, dobrze więc jest ustawić signal analyzer tak zwany. Są bloki, czyli... które można sobie ustawiać. Oj, to już są bardzo zaawansowane ustawienia. To trochę zabawy, ja pamiętam, że ustawiałem wtyczkę 3 dni, potem znowu to przestawiałem, potem jeszcze przestawiałem, potem skonsultowałem jeszcze z kimś to ustawienia tej wtyczki, ale że tak powiem, w końcu robota, jak się dojdzie do finału, jest naprawdę fajnie i to fajnie chodzi. Natomiast co nie znaczy, naprawdę... że Winamp jest wygodnym narzędziem do prowadzenia audycji. On dobrze potrafi miksować, jeżeli go się ustawi, no znaczy w miarę dobrze, bo to wszystko jest z automatu, nie mamy możliwości na przykład tak naprawdę ustawienia punktów miksów. A to się czasem przydaje. Nie mamy. No właśnie. A to się czasem przydaje. Natomiast wada Winampa, podstawowa moim zdaniem, jest taka, że nie umożliwia on podsłuchania materiału jakiegoś poza anteną. Jeżeli emitujemy coś z tego Winampa, no to chcąc podsłuchać jakiś utwór, to musielibyśmy uruchomić drugiego Winampa na drugiej karcie, tak naprawdę. Co nie zawsze jest możliwe, bo czasami w nowszych wersjach Winamp blokuje odpalanie wielu instancji. Co się da tam zmieniać w preferencjach? Ale czasami działa to niezbyt skutecznie, dlatego nie jest to faktycznie rozwiązanie wygodne. No niestety. Można użyć. Można użyć, jeżeli nikt nie ma innego rozwiązania, to oczywiście. Kolejny program, który myślę, że jest warty polecenia i o nim warto co nieco powiedzieć, to jest Station Playlist. Przechodzimy już do rozwiązań komercyjnych. Tak, i to jest niestety program tak samo płatny, acz powiem szczerze, że jest tańszy od Radugi. Generalnie to już jest rozwiązanie stricte komercyjne i to, że tak powiem, program Station Playlist Studio i Kreator, to jest jakby taki kombajn. Dobrze mieć dwa, znaczy ich kreatora i studio. Do czego jest jeden, do czego jest drugi. Studio to generalnie emisja, to co wychodzi, przy czym
studio ma coś takiego jak, oprócz tego, że wiadomo, że można ustawiać punkty miksu już normalnie przy pomocy narzędzia i prościej niż w Zarze, to także można ustawić tak zwane intro, czyli ile ma trwać, ile jest do tego, aby wokalista zaczął śpiewać od początku piosenki, czyli ile czasu ma ten DJ, żeby coś powiedzieć. Mało tego, w studiu możemy od razu też wysyłać stream na internet. Mało tego, możemy sobie skonfigurować mikrofon w studiu, w tym stationie. Tak, w stationie tej studiu możemy włączyć mikrofon. Tak, możemy włączyć mikrofon. Mało tego, możemy zrobić to tak, że ten mikrofon ma oddzielną swoją wtyczkę, oddzielny swój plugin i można go sobie odpowiednio skompresować, czy wyczyścić, czy jakąś bramkę tam podpiąć. No, że tak powiem. Można po prostu ulepszyć jego dźwięk, jeżeli na przykład korzystamy z niezbyt drogiego mikrofonu, albo po prostu no jakichś parametrach naprawdę słabiutkich, bo większość mikrofonów komputerowych niestety jakością nie grzeszy. Natomiast wadą takiego rozwiązania, jeszcze powiedzmy o tym, jest to, że kiedy plusem niewątpliwym jest sytuacja taka, że możemy tak naprawdę ze Station Playlista nadawać ze studia, nadawać z wykorzystaniem jednej karty dźwiękowej, używając naszego czytnika ekranu na tej karcie. Bo wszystko jest miksowane wewnętrznie w torze, takim wewnętrznym, specjalnym tego programu, stationa. Tak, minus tego jest jeden zasadniczy. Kiedy mówimy do mikrofonu, to niestety słyszymy się z opóźnieniem. Można to załatwić inaczej, po prostu wyłączyć siebie i nie słyszeć siebie, tylko muzykę, która się ścisza, bo muzyka też się nam sama ścisza, bo też możemy regulować to ściszenie w stationie. Głębokość ściszenia i czas ściszenia, także wszystkie potrzebne nam parametry. I ja to rozwiązywałem w ten sposób, że po naciśnięciu litery M, bo litera M odpalała mikrofon, po prostu piosenka się ściszała i ja mówiłem, ja wtedy wiedziałem, że miałem mówić. I w tym momencie, co prawda, nie słyszałem siebie przez ten mikrofon, no ale przynajmniej nie miałem tego opóźnienia, prawda? Więc, że tak powiem, nie powodowało to tego, że nie wiem, zacząłem się jąkać. Albo bo to potrafi dekoncentrować. Naprawdę. Dokładnie. Ja próbowałem, ja bawiłem się w ten sposób, testowałem to kiedyś i uznałem, że to niestety no, nie jest dla mnie dobre rozwiązanie, bo po prostu... Chociaż czasem można się, i wielokrotnie znam ludzi, którzy się nauczyli mówić z opóźnieniem. Oczywiście, że tak. Trening czy mistrza. Tego się da przywyknąć. Dokładnie, natomiast co powiedzieć, Station jest programem w pełni dostępnym, mało tego, jest skryptowany zarówno przez producenta Jossa, jak i Windowsa. Znaczy, tam w Windowsie ktoś inny to skryptowywał, Jeff Bishop bodajże, no ale skrypty są zaaprobowane przez producenta oprogramowania, czyli Station Playlist i to, że tak powiem, tam jest wszystko, ja nie zauważyłem tam czegoś, co nie jest dostępne. Mamy telefon, tym bardziej, że... Zrobić. Mamy telefon, Zwonimir do nas się dodzwonił, witaj, co nam powiesz ciekawego? No witajcie, mam pełen takich pytań odnosząc się nadawania w radiu internetowych. Jak zacząć? Od czego zacząć? Zwonimirze, to a powiedz mi, czy słuchałeś nas od początku? No, nie słuchałem, bo nie mam linków do strumień tak naprawdę tutaj. To wiesz co, ja mam dla ciebie taką propozycję. Za kilka godzin ta audycja będzie umieszczona na serwerze Tyflo Podcastu i wtedy będziesz mógł posłuchać, bo my już o tym wszystkim mówiliśmy. I teraz po prostu z racji tego, że mamy już niewiele czasu, to no, powtarzalibyśmy się niepotrzebnie. Dlatego ja polecam ci, abyś za kilka godzin zajrzał na Tyflo Podcast i będziesz mógł sobie posłuchać. Miejmy nadzieję, że twoja ciekawość zostanie zaspokojona. No, okej, okay. To pozdrawiam, no, w takim razie dziękujemy. Od początku posłuchaj sobie tej audycji, na pewno będzie sporo informacji. Coś znajdziesz pożytecznego. Dokładnie. Teraz tak, powiedzieliśmy o Station Playliście. Natomiast odnośnie jeszcze Stationa i nie jest to aplikacja droga, jeśli chodzi o dwa moduły. Znaczy, fakt, że dla takiego przeciętnego użytkownika no jest to wydatek, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to raczej aplikacja do profesjonalniejszych zastosowań i do jakichś stacji.
Więc dla stacji nie jest to duży wydatek, a jeśli, że tak powiem, jeszcze stacja będzie dofinansowywana przez FRON i stanowisko pracy będzie można dofinansować, to są to grosze. To i zgadza się. Można dofinansować Station Playlist. Oczywiście, że tak. Kolejny element w ramach Station Playlista jest jeszcze Station Playlist Creator, czyli narzędzie do tworzenia playlist. Też wygodne. Wygodne narzędzie, które od wersji 4.32 umożliwia zarówno programowanie kategoriami, jak i programowanie zależnościowe. Ja może powiem tylko, o co chodzi z tymi playlistami. No bo chodzi o to, że na przykład radio, każdy tam prowadzący, prezenter chce, żeby piosenki były jakoś poukładane. No i teraz na przykład może sobie tak zażyczyć, bo na przykład ma tych piosenek dużo, a nie chce mu się grać z palca, i na przykład może sobie zażyczyć, że najpierw zagra mu piosenka polska, potem zagra mu piosenka zagraniczna pop, a potem piosenka zagraniczna szybka, potem piosenka wolna, potem będzie przerywnik jakiś, potem będzie coś tam, coś tam, coś tam. I w ten sposób można sobie poukładać tak zwaną taki szablon do playlisty. To jest tak najprościej to można powiedzieć. No i takim narzędziem jest m.in. kreator. Można też oprogramowywać zależnościowo w procentach kreatorem, na tej zasadzie, że na przykład 20% w godzinie to będą kobiety, a na przykład reszta, na przykład 30% to będą piosenki rockowe, ileś tam to będzie reklam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to może na przykład inaczej, że tam na przykład artystka taka zagra po tej, a na przykład artystka w wieku 20 lat nie może zagrać przed artystką w wieku 18 lat, albo coś tam. No, tych kryteriów jest dosyć dużo. Także tak powiem, tego oprogramowania, także tak powiem, tej możliwości układania tych playlist i zlecania takich jakby szablonów, bo kreator to jest nic innego jak program, w którym układamy szablon tak zwanej playlisty. Co tam będzie? Oczywiście tam te piosenki muszą być odpowiednio opisane, czy na przykład tak przyporządkowane do konkretnych kategorii, no i na zasadzie takiej jest tworzona jakaś tam playlista wynikowa, czyli playlista, zbiór piosenek. Musimy jakiś porządek tak naprawdę w tych swoich zbiorach. Tak, natomiast moim zdaniem nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym darmowym narzędziu do właśnie tworzenia playlist. Skoro jesteśmy przy o tak zwanym Clock Wheelu. Amazing Clock Wheel to jest zwyczajne, proste, prościusieńkie narzędzie darmowe, którym można fajnie playlisty też sobie tworzyć. Ja swego czasu jeszcze używałem, jak nie znałem kreatora. Jest to co prawda trochę trudniejsze, prawda, bo nie ukrywajmy, no, trzeba te piosenki jakoś podzielić, mało tego, potagować. Tu w playliście jest troszkę inaczej. W playliście można tylko po nazwie i to wszystko można inaczej sobie porobić. Natomiast tutaj w Clock Wheelu jest inaczej, natomiast można się pobawić i jako narzędzie za darmo można w takie układanie playlist. Jak ktoś zaczyna, myślę, że to będzie okej na start. Oczywiście, taki Amazing Clock Wheel. Na pewno pozwoli wprowadzić jakiś ład. Tak, bo no tylko, że kwestia jest taka, że po prostu każda kategoria odpowiada jednemu folderowi, prawda, w Clock Wheelu. Co niekoniecznie oznacza to dla Stationa. W Stationie jest troszkę to inaczej. To znaczy w Clock Wheelu to jest jeszcze chyba tak, o ile dobrze pamiętam, że nam się układało playlisty winampowe i tam każda playlista winampowa to była jakaś określona kategoria. I z tych playlist budowało się, nie? No. Nie, tam było coś takiego. Tam można było na bazie M3U z informacjami rozszerzonymi, tak. On mógł. Tak, ale tam były też, ja pamiętam, że były te foldery. To widocznie zależy od wersji. Ja pamiętam taką wersję, w której właśnie operowało się na plikach M3U, ale... A, na plikach no, M3U, tak, też było. No tak, właśnie, też było, ale masz to rację. Widocznie po prostu masz rację. Clock Wheel... Station po prostu mi ja, że tak powiem, już od jakiegoś czasu korzystam ze Stationa i tak powiem... Jest to dużo, dużo wygodniejsze, tak? Ja nie muszę się bawić w opisywanie, w tworzenie kolejnych playlist, tylko po prostu piosenkę się wrzuca do folderu i już samo to wszystko automatycznie się tworzy. To jeszcze może tak króciutko o programach w miarę dostępnych, powiedzmy. Czy coś jeszcze byście polecili?
bo to chyba, o czym powiedzieliśmy, to są najbardziej znane. No właśnie, ale to jest taki program, który dostępny nie jest do końca. Do końca nie jest, acz można działać. Można działać, ma bardzo prostą klawiszologię. Moim zdaniem ten program... Special Audio, ten sam tak. producent co Simplecast. Moim zdaniem naprawdę ten program jest wygodny do emisji, bo jego obsługa sprowadza się właściwie do naciskania jednego klawisza. Klawisza F4. Albo Shift F4 do przechodzenia takiego płynnego między piosenkami. Jeżeli chcemy zatrzymać, to po prostu, jeżeli chcemy na przykład zatrzymać automatykę, to niestety musimy sobie to wklikać myszką, ale ja pamiętam swego czasu, kiedy prowadziłem audycję z wykorzystaniem sam broadcastera, to po prostu napisałem sobie konfigi do Windows'a i wtedy mi to wszystko bardzo ładnie działało. Bezproblemowo, za pomocą skrótów odpowiednich akcji byłem w stanie sterować nawet tymi elementami nieklikalnymi. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to sam broadcaster, tam chyba nie było punktów miksu takich ustawianych. Były, ale nie było to niestety dostępne. Te miksy automatyczne radziły sobie całkiem dobrze, natomiast niestety, właśnie. Aby to radziło sobie dobrze, konieczna była pomoc osoby widzącej, żeby nam to pomogła ustawić. Niestety nie dało się tego ustawić za pomocą programu odczytu ekranu. W tym był problem. No właśnie. Sam broadcaster... No i druga rzecz... Rotator w samie broadcasterze. No rotator akurat był całkiem wygodny. Pozostawia trochę... Nie o to chodzi. Pozostawia troszkę do życzenia. On tam nie ma takiej precyzji... Znaczy, może można przy pomocy skryptów wiele rzeczy ustawić, natomiast dla osoby, która nie jest biegła w skryptach, tam nie ma takiej precyzji w doborze playlist, jak na przykład stationie w kreatorze. Sam ma w ogóle nieco inną filozofię pracy. On jest bardziej narzędziem przystosowanym do integracji też chociażby ze stronami www, bo sam gromadzi wszystkie informacje w bazie danych. To może być baza danych MySQL, to może być Firebird. I w tych bazach danych gromadzone są utwory o piosenkach, informacje o piosenkach, przepraszam informacje bardzo. O piosenkach. Dokładnie, informacje no o piosenkach. Co jeszcze można powiedzieć o korzystaniu z sam broadcastera? Jest to wygodne, jeżeli ktoś nam pomoże go ustawić. Także bezproblemowo możemy za jego pomocą nadawać z wykorzystaniem tylko jednej karty i no, używając naszego screen readera, bo on także umożliwia włączanie mikrofonu. Ten taki push to talk tak zwany to jest F11. Lock realizujemy za pomocą Shift F11. F12 wycisza wszystko, więc możemy także w ten sposób. Jeżeli nie chcemy się słyszeć, to sobie to wyciszyć. Natomiast ja nie znalazłem w samej właśnie możliwości wyciszenia siebie, ale na zasadzie, że słyszymy muzykę. Tej opcji nie ma, ale pamiętaj, że ja z sam broadcastera korzystałem dawno temu. To był rok 2007 i ten program się zbytnio nie zmienia. On, ten interfejs ma podobny, natomiast no, dochodzą jednak jakieś nowe funkcje, więc być może to również gdzieś tam zostało uwzględnione. Ja też dawno nie korzystałem sama. Też dawno nie korzystałem. No jednak i jeszcze... co Station Playlist, to Station Playlist. Albo... Co no, to będę powtarzał. Ja jeszcze, bo tu przed momentem Piotr... Albo co rozwiązanie sprzętowe, to rozwiązanie sprzętowe. No, dokładnie, jeszcze Piotr zapytał... Nie, no to w ogóle... Jeszcze Piotr zapytał, z czego ja korzystam do prowadzenia audycji, więc ja powiem, że... To no może ja... teraz powiedzmy, no właśnie. Właśnie, więc ja powiem, że ja nie korzystam z żadnego z wymienionych przed momentem narzędzi. Ja korzystam z programu Merlist. To jest program autora niemieckiego, niejakiego Torbena Weiberta. Natomiast... Z Merlistem jest tak, że ja bym tego programu nie polecał osobom początkującym, bo każda jego wersja zachowuje się inaczej. Ja po prostu znalazłem sobie taką wersję, która działa po odpowiednich zabiegach. Inne wersje oczywiście też by działały, tylko trzeba by było do nich pisać osobne konfigi, osobne jakieś tam poprawki. Ja akurat dla programu Windows sobie napisałem kilka takich plików konfiguracyjnych, które ułatwiają pracę z Merlistem. Za co ja ten program cenię? Powiedzmy sobie szczerze, Merlist jak ktoś go włączy, tak włączy zwyczajnie, no to nie jest taki przyjazny. Dokładnie. No, trzeba się pobawić.
trzeba się pobawić i niekiedy konfiguracja również wymaga pomocy osoby widzącej, bo w tych parametrach, które mogą być edytowalne za pomocą notatnika, oczywiście, ale się pogubimy, jeżeli nie znamy ich dokładnie, ich zastosowań. Za co ja cenię MailLista, to za to, że ma bardzo dużo skrótów klawiaturowych, które można sobie przyporządkować do wielu komend. Można również, MailList ma także skrypty, za pomocą których można realizować część zadań. No i za co jeszcze sobie cenię MailLista, to za to, że ten program naprawdę bardzo ładnie potrafi miksować. Bardzo można wygodnie ustawiać punkty miksów, można ustawiać sobie czas intra, można sobie opisywać dokładnie te pliki tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i to naprawdę działa. Jeżeli ktoś nie wierzy, że działa, to proponuję posłuchać Radia N, bo Radio N w całości funkcjonuje właśnie na MailListie. Można sobie posłuchać, jak to funkcjonuje. Natomiast MailList od pewnego czasu jest programem płatnym. Jeżeli chcemy korzystać z wersji już takiej bardziej zaawansowanej, z wielu kart na przykład, to znaczy, przepraszam, nie z wielu kart, tylko jeżeli chcemy korzystać z kart wielokanałowych. Ja jeszcze korzystam z tej wersji, która była darmowa do użytku takiego prywatnego, z wykorzystaniem, dokładnie, z wykorzystaniem kart wielokanałowych. To jest bardzo, bardzo wygodna sprawa. Ja mam w tym momencie tu jedną kartę, karta ma trzy wyjścia, ona jest widziana w systemie jako jedna karta, a tak naprawdę MailList widzi ją jako karty trzy. Tak, to jest wygodnie. No to mówię, ja to mówię, że to jest twoja wersja i twoja wersja rzeczywiście jest fajna i czytelna. Natomiast mówię, tak jak się weźmie MailLista ze strony internetowej, no to można się troszkę, że tak powiem, podmawiać. Dokładnie. Nie jest station, który jest dostępny od wersji demo. Jeżeli ktoś chce, to sobie z tym poradzi, ale wymaga to zabiegów. Niemniej jednak warto. Ja każdemu, kto ma tyle zapału, żeby się pobawić, polecam zapoznanie się z MailListem, bo to jest naprawdę program z możliwościami, jeżeli ktoś wie, jak z niego korzystać. Bo jeżeli ktoś nie wie, to szybciej go wyłączy, niż zajęło systemowi wczytanie programu do pamięci. Zainstalowanie go. Dokładnie. Dokładnie. Natomiast swoją drogą, no to, że tak powiem, to, co powiedział Patryk, nie ma to jak rozwiązania sprzętowe, to nie wiem jeszcze, ile mamy czasu. No to szybciutko. Ponieważ, że a propos Piotra, bo Piotr się pytał, co on ma zrobić. Ja proponuję, Piotrze, zapoznać się z portalem aukcyjnym, takim nawet najbliższa koszula ciału. Ja już nie będę reklamował, bo nie wypada. Ale tam są miksery do kupienia za 30 zł. Na przykład takie stereofoniczne. Ja tu mam taki przed sobą jeden, firmy na H, i dalej nie mogę powiedzieć, bo nie chcę to reklamować. Niemiecki. Prosty, prościutki mikserek. Jeden wyjście mikrofonowe na jacka małego, drugie wyjście audio, znaczy wejście audio i trzecie wyjście audio i na końcu wyjście takie cinchowe, prawda? Prosty, mały, na baterię 9-woltową. Mówię, 30 zł mnie to kosztowało, można to dostać, można takie rzeczy kupić, mało tego, to jest na suwaki jeszcze. I myślę, że to ci naprawdę rozwiąże mnóstwo twoich bolączek i problemów, bo wtedy naprawdę nie trzeba już się bawić w te wszystkie wtyczki i różne takie inne rzeczy. Można to zrobić wszystko i sprawniej, i prościej, i lepiej to będzie działało, bo chciałem przypomnieć, że pomimo tego, że mamy coraz szybsze procesory i coraz szybsze komputery, to nadmiar różnych komponentów w komputerach prowadzi do tego, że to wszystko się niestety prędzej czy później zaczyna nam walić w gruz, że tak powiem. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której nie powiedzieliśmy, a jest to, myślę, istotna sprawa, jeżeli ktoś, kto nie jest zbyt biegły w temacie, będzie chciał zająć się radiem internetowym. Być może zastanowiło was, słuchając Tyflo Podcastu, dlaczego my tu na antenie emitujemy piosenki, a tych piosenek nie ma w audycji, którą możecie pobrać na stronie. Jeżeli chcecie uniknąć kłopotów, to pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie mieli zamiar emitować muzykę, taką komercyjną, oczywiście z zakupionych płyt, bo to też jest wymóg, albo z wytwórni, jeżeli gdzieś tam zdobędziecie jakieś kontakty do tych wytwórni i udostępnią wam zbiory.
Pamiętajcie o tym, że należy opłacać stosowne tantiemy tak zwanym organizacjom zbiorowego zarządzania. Jeżeli niestety tego nie zrobicie, no to niestety możecie mieć kłopoty. Kilka osób już się o tym, tak, kilka osób już się o tym przekonało, dlatego uczulamy, jeżeli nie chcecie płacić, możecie oczywiście śpiewać w ramach przerywników muzycznych. Pamiętajcie tylko, żeby to były piosenki przez was skomponowane, bo napisane oczywiście, tak, tak, bo jeżeli to będą piosenki no nie wasze, no to także trzeba będzie stosownym organizacjom zapłacić. Nie fałszować. Dokładnie, znaczy, ale jest jeszcze... Chociaż podobno śpiewać każdy może. Jest jeszcze inna metoda, mianowicie korzystać z materiałów na licencji Creative Commons. Warto się wtedy dokładnie zapoznać z tym, do czego dana piosenka was upoważnia. Jeżeli korzystacie z tych nagrań w sposób niekomercyjny, nie chcecie na tym zarabiać, to większość tych utworów śmiało możecie wykorzystywać w swoich audycjach, na przykład muzyka z serwisu Yamendo, ale nie tylko, bo jest tego dużo, zatem nie jest prawdą, że no, trzeba grać te największe przeboje tylko i wyłącznie, no i płacić za X-om, no, Spawą i Stuartom. Natomiast czyli ja chciałem powiedzieć jedną prostą rzecz, jeżeli mamy radyjko na 50 slotów i mamy tylko je na jeden miesiąc albo nawet nie to i nadajemy tam trochę czasu tylko i nie wiem, nie robimy z tego jakiegoś czegoś, to do nas się za X tak nie przyczepi. A tym bardziej, jeśli nie zarabiamy, to oni nawet no, w tym momencie Nie, to nie ma znaczenia, ale... Ja bym, wiecie co, ja bym w ten sposób nie mówił, bo w tym momencie dajemy raz, że zły przykład, a druga sprawa, że po prostu to nie jest prawda. Prawo autorskie jest prawem autorskim i tego prawa autorskiego trzeba przestrzegać, no, czy tak, się komuś tym, to podoba, czy nie. Więc tu... Biorąc pod uwagę testówki eradia.pl, tak, prawda? No tak, tylko rzeczy, no ja wiem doskonale o tym. Ja wiem doskonale podejść, o tym, Robercie, prawda? Tylko... Ale co innego są przepisy, co innego... krajowe realia nasze. No, ale to już nie na ten podcast. No właśnie, to już nie na ten podcast. Zgadza, ja bym mimo wszystko uczulał wszystkich, którzy nadają, żeby jednak, jeżeli macie zamiar korzystać z muzyki chronionej prawem autorskim. Tak. Jeżeli macie nadawać dłużej niż powiedzmy W ogóle, jeżeli macie nadawać. W ogóle, jeżeli macie zamiar nadawać, to jeżeli macie zamiar nadawać, to nadawajcie albo z wykorzystaniem muzyki, która nie jest chroniona prawami autorskimi, albo po prostu zahaczcie się w jakiejś stacji, która te tantiemy odprowadza, która ma to wszystko uregulowane i wtedy unikniecie kłopotów, bo jeżeli, no naprawdę, jeżeli sytuacja będzie taka, że ktoś się tym zainteresuje, to kłopoty można mieć duże. Dlatego... 100 tysięcy radyjek przetrwa, jedno zamkną dokładnie, i nawet nie będzie wiadomo dokładnie za co. A to może być akurat to, w którym wy nadajecie, więc lepiej dokładnie, na zimne dokładnie dmuchać i tu proszę nie słuchać kolegów, że... Wiadomo, bo to różnie może być po prostu. Dobrze. Nie, no z nadawania na testówce chyba nikt. No co teraz na zakończenie? No teraz na zakończenie. Internetowych. Teraz na zakończenie. Ostatnich tygodni. Teraz na zakończenie ostrzeżenie, ale to już bardziej jeżeli chodzi o styl. Na zasadzie dzieci nie róbcie tego w domu. Sprawa wygląda w ten sposób, że wiele stacji radiowych prezentuje, internetowych oczywiście, takich bardzo amatorskich, prezentuje muzykę, jakiej przykład usłyszycie za moment. I my teraz myślę, że będziemy w tym zgodni, że zaapelujemy, żebyście grali jednak grali trochę ambitniej, tak. Dokładnie, grajcie. Natomiast to inna rzecz, że jest to hit ostatnich tygodni. Ale jednak może... Ale ja powiem szczerze, raczej w Radiu N więcej go nie usłyszycie. Za moment... Nie, no wiadomo. No właśnie. Wiadomo, ale dlatego powiedziałem, że jest przykre. Dokładnie. Za moment... Natomiast za jest moment... to niestety hit ostatnich tygodni. Przykrym jest jeszcze to, że takie kawałki są wydawane jak najbardziej w wytwórniach. To nie będę teraz wymieniał dokładnie w jakiej, kiedy i gdzie, ale takie kawałki są wydawane w wytwórniach. I to w takich lepszych wytwórniach, nie jakichś takich właśnie takich. I tu jeszcze a propos DJ Mietek Records. Tu jeszcze a propos prawa autorskiego, dostałem taką informację, co jest rzeczywiście prawdą, że jeżeli chcemy, już naprawdę bardzo chcemy nadawać tą muzykę, która jest chroniona prawem autorskim, a chcemy nadawać tylko dla znajomych,
to można. Pod warunkiem, że nasi znajomi otrzymają tylko linki do tych strumieni i nie będziemy nadawać publicznie. Właśnie o tym mówiliśmy przed momentem, jeżeli chodzi o konfigurację wtyczki DSP, wtyczki Shoutcast, że tam można włączyć albo wyłączyć. Jeszcze jedno pytanie dostałem. No słucham. Ja dostałem jeszcze jedno pytanie tutaj od jednego kolegi. Chcielibyśmy sobie zrobić radio internetowe na nasz zakład, ponieważ kolega tutaj, znaczy część z osób z naszego audytorium uczy się w różnego rodzaju zakładach, a to dla niewidomych, a to innych takich, no i chciałby zrobić, ale tylko radio internetowe na zakład taki, ja tak powiedziałem na zakład, ale na przykład to może być kilka budynków, ale żeby ono nie było dostępne z zewnątrz. No i co tu możemy zrobić? Tu możemy zrobić to, że nie wiem, czy dobrze mówię, ale jeżeli założymy sobie serwer Shoutcasta, to zrobimy go na 127.001. Nie, troszeczkę inaczej. Przy założeniu, że te poograniczać. Dokładnie. Przy założeniu, że te komputery są w jednej sieci lokalnej, wystarczy postawić taki serwer na maszynie, która nie jest widoczna publicznie z zewnątrz. I to wystarczy. I to wystarczy? To wystarczy. Jaki IP musi tak wpisać? No musi wpisać adres IP oczywiście swoje, no tej maszyny 127.001. Dokładnie. No właśnie, czyli tak jak mówiłem, czyli localhost. To ale tak naprawdę to nie ma wpływu, jaki tu będzie adres. Znaczy ma wpływ, ale to nie ma wpływu na to, czy on będzie publiczny, nie publiczny. Dokładnie. Dokładnie. Tylko trzeba po prostu... konfiguracja już to już jest konfiguracja urządzeń sieciowych, bo to zależy od konfiguracji sieci, więc w tych kwestiach należy po prostu porozumieć się z lokalnym administratorem. No właśnie, ale jest taka możliwość, jest, że zrobicie sobie radio. Jest tylko jak najbardziej, na tak samo jak szkołę i... tak samo jak mówiłem o Icecastie, można tam zabezpieczyć ten materiał, ten stream hasłem. Można to sobie wszystko poustawiać, więc... To nie wszystkie programy wspierają i na przykład Winamp ma z tym problem, nie ukrywajmy. To tak w ramach przestrogi, że czasami... No zgadza się, mogą być problemy, dlatego lepiej to wszystko potestować, zanim na coś takiego się zdecydujecie. Niemniej jednak jest kilka metod, jeżeli nie chcecie, aby wszystkie osoby słuchały waszej stacji radiowej. Życzymy oczywiście wszystkim powodzenia w nadawaniu, prawda? Bo my wszyscy nadajemy. Większej liczby słuchaczy. Tak. Dokładnie, tak. My wszyscy nadajemy z oprogramowania oraz sprzętów różnych. Ja jestem, jeszcze powiem tak na koniec, ja jestem od zawsze zwolennikiem wykorzystywania sprzętu, zatem jeżeli ktoś myśli nieco bardziej o urządzeniach, o po prostu o nadawaniu na więcej niż, nie wiem, jeden wieczór, to może lepiej rzeczywiście zaopatrzyć się w jakiś chociażby niewielki mikser, jeżeli zastanawiacie nawet się... Nawet taki za 30 zł. Dokładnie. Jeżeli zastanawiacie się, cóż by wam mogło być potrzebne w takim mikserze, to odsyłamy do audycji o mikserach, w której z Tomkiem Bileckim także rozmawialiśmy nieco na ten temat. Może wam to coś podpowie. Jeżeli nie, no zawsze możecie pytać śmiało, czy w komentarzach, czy za pomocą poczty elektronicznej. Jakoś na pewno postaram się albo ja, albo ktoś, kto zna temat, wam podpowiedzieć. Dzisiejsza audycja Tyflo Podcast w Radiu N dobiega już do końca. Za moment zapoznacie się z piosenką, jakiej lepiej nie grać. To tak jako przestroga. Ale niestety jest to hit internetowej dokładnie stacji ostatnich tygodni. A ja dziękuję bardzo za co pojawienie się w audycji moim dzisiejszym gościom, czyli Robertowi Łabęckiemu oraz Patrykowi Faliszewskiemu. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję. No i co, mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś usłyszymy, może niekoniecznie o radiu, ale o czymś na pewno porozmawiamy. Coś się zawsze znajdzie. Oczywiście. Zatem dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia. My spotykamy się już za tydzień po godzinie 20. Nie, po godzinie 19. Po godzinie 19 kolejne wydanie Tyflo Podcastu w Radiu N się pojawi. Michał Dziwisz, kłaniam się. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.